Witam wszystkich po raz kolejny w kolejnym odcinku już Superbiesta podcastu. Ja się nazywam Wawrzyn. No i na sam start 9. kolejka PKM Polskiej Ekstraklasy. Ciekawa kolejka. W większości spotkań nie zawiodły. Dużo bramek, w szczególności w Gliwicach. Tego meczu przejdziemy sobie później, ale mi się wydaje, że tak z perspektywy czasu, że ta kolejka nie była najgorsza, a że to nie jest koniec tego tygodnia z polską piłką, bo już jutro rusza Puchar Polski. Kiedy wy tego słuchacie, to już dzisiaj, więc jak najszybciej też chcemy się zająć tym, co czekało nas, co już za nami właściwie weekend się wydarzyło właśnie. Więc tak jak mówiłem, jestem Wawrzyn, to jest Superbiesta Podcast. Kolejny już odcinek, 16 w tym sezonie, a dzisiaj ze mną są Krzysztof Michalski, kiedyś komentator na Weszło FM. Witam Cię, Krzysztof. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest też z nami także Matthew. Cześć, Matthew. Cześć, witam. Jest też standardowo zwyczajny kibic. Cześć, zwyczajny. Cześć, witam. No i na sam start zaczniemy sobie od tego, co tą dziewiątą kolejkę kończyło. Mecz Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze. No i zupełnie tak szczerze mogę powiedzieć, że ten mecz miałem wrażenie, że te parę zmian, które ta rotacja, która zaszła w Legii Warszawa, troszkę przeszkodziła Legii w rozegraniu lepszego spotkania, ale też jak wiemy, Legia ostatnio świetnie zagrała z Aston Villą w pucharach, więc te rotacje były konieczne. Nie grali m.in. Josue czy Paweł Szołek, też Ernest Mucci siedział na ławce i było to widać gołym okiem. No nie mówmy też, że piłkarze pokroju Tomasza Pekarta, Macieja Rosołka to też nie są zawodnicy słabi i generalnie to są zawodnicy, którzy na swoje minuty zasłużyli. No w szczególności właśnie Pekart, ale no do rzeczy przejdźmy. Jurgen Czelaka, Maka na baku też wystąpili w pierwszym składzie i no o ile Albańczyk zagrał całkiem dobrze moim zdaniem, tak Maka na baku, Niemiec, był gracz Warty Poznań, no najlepiej się nie spisał w tym meczu, czego jeszcze przejdziemy, no ale generalnie no to mecz był taki do spodziewania. Górnik grał to, co grał parę tygodni temu, chciał grać przeciwko Lechowi Poznań, czyli głęboka defensywa, nastawienie się na kontry i próba grania no po prostu defensywnie, szybko, skrzydłami bardziej. Wychodziło to, nie będę ukrywał, że nie, bo Górnik miał też sporo sytuacji, między innymi w drugiej połowie, na samym początku mógł nawet objąć prowadzenie, o ile bramkę strzelił po błędzie w podaniu Makany, właśnie Makany Baku, no zawodnika myślę, że najgorszego na boisku w tym spotkaniu, mimo że no te zdanie mam o nim, że jako rezerwowy dla Pawła Wszołka to nie jest zła opcja, ale generalnie w tym meczu z Górnikiem no nie za bardzo się popisał, tak mówiąc to kompletnie szczerze. No były trudy po tym meczu z Aston Villą, nie ma co się ukrywać, nie ma co się oszukiwać przede wszystkim, ale Legia koniec końców ten mecz wygrała, bo w drugiej połowie Górnika przycisnęła. W 92 minucie Igor Strzałek po podaniu Pawła Wszołka, który szedł na boisko w drugiej połowie, wykończył akcję, trafiając piłkę z bliska do pustej bramki. No ale no 3 punkty to 3 punkty i mi się wydaje, że Legia przepychając takie mecze, no, zbliża się do Mistrzostwa Polski, no może wiadomo, że jest dopiero 9. kolejka i tak dalej, może się jeszcze zmienić wszystko, ale patrz na to, jak Legia radziła sobie w ostatnim sezonie, kiedy grała w europejskich pucharach i właśnie w lidze jednocześnie, łączyła te dwa fronty. To mi się wydaje, że w tej chwili już Legia jest lepsza, w tej chwili już od tamtej Legii, lepiej przygotowana, bardziej gotowa na to wyzwanie, jakim jest właśnie połączenie gry w pucharach, jak i w lidze. No i też lepsza od obecnego Rakowa, ale tu jeszcze się przekonamy, bo i w Rakowie kadra jest dosyć szeroka. Konduzji jest trochę, więc jak zawodnicy powracają, to może będzie inaczej, chociaż szybko ci zawodnicy nie wrócą. Więc może na start, co o tym meczu sądzicie, jak go oceniacie? Może Mateusz zacznie. Tak. No tak jak wspomniałeś, można by rzec, że w tym meczu wrócił stary Maka na baku po tych kilku solidnych spotkaniach. Solidny miał mecz przecież z Koroną Kielce, gdzie strzelił gola. No tutaj zdecydowanie najgorszy na boisku. Przez niego padła bramka dla Górnika, jedna bramka dla Górnika, mimo że Górnik miał wiele okazji w tym spotkaniu. No właściwie jak ocenię ten mecz, to tak jak bym się spodziewał meczu takim trochę drugim garniturem Legii Warszawa, mimo że to nie był drugi garnitur tak do końca. No myślę, że dobry mecz Patryka Kuna, już kolejny. Myślę, że dobry mecz Tomasa Pekharta, Mark Gual też miał bardzo wiele sytuacji z przodu w ofensywie. Tak samo w grze obronnej, myślę, że nie było tam za wiele błędów. Myślę, że defensywa Legii spisała się nawet nieźle.
No i Igor Strzałek z tym wejściem Smoka w 92 minucie podsumował ten całe spotkanie. Jeśli chodzi o ten mecz, zostało już tutaj powiedziane, że nie liczy się styl, tylko liczą się trzy punkty. I ja tutaj w pełni się z tym zgadzam. Legia te trzy punkty zdobyła i myślę, że to jest najważniejsze, jeśli chodzi o mecz z Górnikiem Zabrze, ponieważ ze względu na te rotacje, które zastosował w tym spotkaniu Kostaru Niajić, widoczna była dość spora dysproporcja pomiędzy składem Legii, który wyszedł na czwartkowe spotkanie z Aston Villą, a składem, który rozpoczął mecz z Górnikiem Zabrze. No i tutaj rzucał się przede wszystkim w oczy brak Pawła Wszołka. Makana Baku nie był w stanie go zastąpić. Również zgadzam się z tym, że jednak jest to zawodnik, któremu ta rola zmiennika w Legii, zmiennika Pawła Wszołka pasuje, ale nadal nie jest to ten Makana Baku, który zachwycał nas wszystkich, reprezentując barwy Warty Poznań. To właśnie po błędzie Makany Baku padła bramka dla Górnika Zabrze. Złe zagranie do środka, poszedł tak naprawdę po tym kontratak, po którym szybko dość podopieczni Jana Urbana doprowadzili do remisu. No ale jeśli chodzi o zespół Górnika Zabrze, myślę, że też można się odnieść do Paczeko, który powraca po długiej kontuzji i zawodnik ten w 27 minucie ciekawie rozegrał rzut wolny, tworząc sytuację Dadokowi, któremu jednak nie udało się jej zamienić na bramkę. I jeśli chodzi o samego Paczeko, oczywiście on jest świeżo po kontuzji, będzie jeszcze potrzebował, myślę, kilku spotkań do tego, by powrócić do swojej optymalnej dyspozycji, ale jednak no, mecze na Łazienkowskiej są specyficzne, przede wszystkim gra na wyjeździe jest specyficzna, ponieważ tak jak tutaj zostało to powiedziane, jest więcej biegania bez piłki, więcej pracuje się w defensywie, no i zespół Górnika musiał po prostu nastawiać się na kontry, przez co też Paczeko nie mógł w pełni zaprezentować swoich atutów, ale jednym z nich jest oczywiście gra w wysokim pressingu, także dobrze wywiązywał się ze swoich zadań defensywnych i myślę, że jeśli chodzi o zespół Górnika Zabrze, Paczeko można ocenić naprawdę pozytywnie. Powiedziane tutaj też wiele zostało o Makanie Baku, ale myślę, że można też odnieść się do osoby Rosołka, który w 36 minucie mógł strzelić naprawdę efektownego gola piętką. Wtedy od zdobycia bramki powstrzymała go dobra interwencja Bielicy, ale to był tak naprawdę jedyny pozytyw Macieja Rosołka, jeśli chodzi o to spotkanie z Górnikiem Zabrze. Popełniał wiele technicznych błędów, miał problemy z przyjęciem piłki, no a później tak naprawdę nie miał też zbyt wielu sytuacji. Zaliczył również kilka prostych strat i osobiście uważam, że gra Legii ożywiła się dopiero po jego zejściu z boiska. Tak, ja się zgodzę tutaj generalnie z tą tezą o Macieju Rosołku. No, są dwa obozy wśród kibiców Legii Warszawa. Jedni go lubią, drudzy go oceniają trochę niżej. Ja jestem raczej w tym drugim. No i według mnie to nie jest i raczej nigdy nie był zawodnik na pierwszą drużynę Legii Warszawa. Co pokazał w tym spotkaniu ten efektowny strzał. Naprawdę, gdyby wpadła, to była ładna bramka, ale więcej nie pokazał w tym spotkaniu i myślę, że każdy z przodu, każdy z ofensywy był od niego lepszy po prostu. No myślę, że też tym meczem wiele pokazał Igor Strzałek, że jednak powinien otrzymywać więcej szans niż Maciej Rosołek. Dobrze, przy tym Rosołku możemy się chwilę zatrzymać, ponieważ jak powiedziałem, Maciej Rosołek to jest też zawodnik, który, no tak jak powiedział właśnie Mati, to nie jest gość, który może nie, że nie zasługuje na pierwszy skład Legii Warszawa, ale generalnie można go porównać trochę do takiego Filipa Chmińskiego z Lecha Poznań, ponieważ no też to jest może nie aż tak duży talent i nie wchodził, no wchodził też z przytupem, bo też debiut zaliczył z bramką w o wiele ważniejszym meczu niż Markwiński, bo Markwiński z Zagłębiem Sosnowiec na 6-0, a Maciej Rosołek z Lechem Poznań 2-1 w pierwszym meczu w Ekstraklasie, takie coś, to jednak no, duże osiągnięcie i będzie mu to przypominane wiele razy. Na pewno na tym może pojechać do jakiegoś, no na tych wielu latach w Legii w sumie może pojechać do jakiegoś lepszego klubu, nie takiego najgorszego, ale jednego tam będzie miał jakąś renomę, to wiadomo, bo już szedł bramki w pucharach, no coś pograł, no to w tym przypadku nie ma co się spierać. No ale generalnie w tym meczu jakby zastąpił on Ernesta Muciego i było widać, tak jak mówiliście, też duży spadek w formie tego zawodnika, więc może spytam was tak, czy waszym zdaniem Maciej Rosołek, jeżeli chodzi o jakby jego przyszłość w Legii Warszawa, czy to jest w tej chwili zawodnik, który w tej
w tej Legii jest do czegokolwiek przydatny. No nie oszukujmy się, rotacja jest potrzebna, są potrzebni tacy zawodnicy, ale to jest zawodnik, który w końcu w meczach ligowych, właśnie tak jak Mati powiedział, nie zaprezentował się w tym spotkaniu najlepiej, nie było go za bardzo widać, nie był zbyt produktywny w ataku. To jest zawodnik, którego można by było na przykładowo właśnie odstrzelić do jednego z gorszych klubów w Ekstraklasie, albo nawet klubu środka tabeli, obojętnie gdzie, i zamiast niego wprowadzać już kolejnego młodego, właśnie Igora Strzałka na przykład. Co o tym panowie sądzicie? Warto dodać, że był to setny mecz Macieja Rosołka w barwach Legii, ale to już nie jest takie ważne. No ja uważam, że od momentu, w którym Rosołek przestał być młodzieżowcem i nie jest już liczony właśnie jako młodzieżowiec przez ligę, no jego czas w Legii już powinien się powoli kończyć. Wiadomo, że jego wielkim fanem jest Jacek Zieliński. Mówił to w wywiadach, w swoich wypowiedziach, ale tak, no myślę, że na przykład Igor Strzałek ma ogólnie o wiele większy potencjał od Macieja Rosołka, większy jak potencjał, jaki kiedykolwiek Maciej Rosołek miał. I tak samo w Akademii Legii Warszawa jest naprawdę sporo takich chłopaków, którzy mogliby powoli wchodzić do pierwszej drużyny, którzy mogliby być ogrywani i mogłoby to wyjść o wiele lepiej niż granie Maciejem Rosołkiem. Oczywiście on czasem potrafi zagrać dobrze, tak jak w meczu z Midtjylland. Podał do Blaża Kramera, miał tam asystę w meczu z Austrią, miał gola przecież. No jest to zależne właściwie od jego formy. Maciej Rosołek zostaje porównany do Filipa Marchwińskiego i przykład Filipa Marchwińskiego też pokazuje, że młody zawodnik czasami po prostu potrzebuje czasu, nawet gdy wielu go dookoła streśla. Jeszcze niedawno Filip Marchwiński był wypychany z Lecha Poznań przez wielu kibiców, ale tylko John van den Brom, może nieliczni trenerzy, widzieli w tym zawodniku coś, że warto jednak na niego postawić, ale akurat Filipa Marchwińskiego ratował statut młodzieżowca. I wydaje mi się, że jednak w przypadku Rosołka należałoby już zrobić miejsce młodszym zawodnikom. Ja się generalnie zgodzę z tym, co mówili moi przedmówcy. Rosołek zdarza się, że bywa przydatny. I tak w tym sezonie gol i 3 asysty, no to w porównaniu do takiego na przykład Sobieka w Lechu, no to statystyki, o których mogliby pomarzyć, że rezerwowy napastnik ma i tak 4 punkty w klasyfikacji kanadyjskiej, no ale tak naprawdę, jeśli Legia chce się rozwijać, to w końcu przyjdzie czas na jego pożegnanie i uważam, że o ile teraz jeszcze może się przydawać, że no Legia walczy na 3 frontach, a po zwycięstwie z Aston Villą jest duża szansa, że jednak ten awans jest realny, może niepewny, bo to jest tylko jest bardzo daleko, ale jest o wiele bardziej realny, no to na ten sezon na pewno się przyda, ale jeśli załóżmy, że Legia by chciała już celować trochę wyżej w przyszłym sezonie, no to Rosołek już raczej będzie musiał sobie szukać innego klubu. Wspomniał Krzysztof też wcześniej o Danim Pacheco z Górnika Zabrze, tak jak też było powiedziane, zawodnik, który wraca po długiej kontuzji do pierwszego składu, już tak na dobre w Górniku Zabrze, zawodnik, którego myślę, że brakowało jaką taką bardziej ofensywną ósemkę obok Damiana Rasaka, który jest typową szóstką w nomenklaturze piłkarskiej, też szóstka defensywny pomocnik, jakby ktoś nie wiedział, raczej myślę, że to jest wszystkim tutaj znane, ale tak wiesz, że go objaśnię, no to tak wracając z tego Daniego Pacheco, zawodnik, który przychodził do Górnika jako skrzydłowy, a w tej chwili kończy jako taka ósemka, szóstka, tak właśnie na pograniczu tej pozycji bym powiedział. Więc moje pytanie jest takie, jak widzicie pozycję w zespole w tej chwili obecnie Daniego Pacheco, czy to jest zawodnik, od którego myślę, że Górnik, że Jan Urban powinien rozpoczynać budowę składu na następne spotkanie w Górniku, czy to jest zawodnik odpowiedni do tego, co Górnik chce grać, no bo nie oszukujmy się, że Górnik nie będzie zespołem, który będzie walczył o top 4, nie będzie zespołem, który będzie walczył pewnie o top 6, chociaż wiemy, jak tabela jest płaska, to może tak się zdarzyć, że Górnik zajmie to 6. miejsce, tak jak w zeszłym roku na przykład, w zeszłym sezonie, po kiepskim starcie rundy jednak udało im się dobrze rozegrać ostatnie spotkania w sezonie, większość z nich była dobra i dzięki temu, że oni te mecze wygrywali, to skończyli właśnie w top 6, no ale właśnie mi się wydaje, że w tym sezonie będzie trochę inaczej, to co pokazały wyniki już póki co w tym sezonie, to właśnie jak przydatny bardzo jest Dani Pacheco w Górniku i czy to jest zawodnik pierwszego wyboru waszym zdaniem, co właśnie o tym zawodniku możecie powiedzieć?
Myślę, że jeśli chodzi o zespół Górnika Zabrze, to niezależnie jak będą dobrze prezentowali się piłkarze tej drużyny, to i tak pierwszym wyborem trenera Jana Urbana zawsze będzie Lukas Podolski, ale jeśli chodzi o Daniego Paczeko, to na pewno jest to zawodnik, który wiele może wnieść w środku pola, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji swoim kolegom. Tego brakowało w ostatnich meczach Górnika Zabrze, bo tak jak wspominaliśmy chociażby już o meczach z Legią Warszawa oraz z Lechem Poznań, w meczach z tymi silniejszymi drużynami z Ekstraklasy Górnik raczej nastawia się na grę z kontrataku, a czasami właśnie takie dobre podanie, którym dysponuje Dani Paczeko, może te kontrataki przyspieszać. Górnik również mógł wygrać mecz z Lechem Poznań, kiedy to właśnie kontratak Zabrzan został powstrzymany przez bardzo dobry powrót Dino Hoticia, ale też niewątpliwie Daniego Paczeko brakowało na początku tego sezonu. Myślę, że jednak jest to piłkarz, na którego pominięcie Jan Urban nie może sobie po prostu pozwolić. Też się zgodzę, bo właściwie się przez ten czas, kiedy Hiszpan był nieobecny, to Rasakowi towarzyszył Szymon Czyż i mimo tego, że oczywiście Czyż miał swoje problemy, no to wiadomo, wzmocnienie jak najbardziej na plus, ale jakoś nie przekonywał mnie do końca swoimi występami, a Paczeko choć ma kompletnie inną rolę niż taka, w jakiej przynajmniej można było myśleć, że będzie się spisywał, jak przychodził do Zabrza, no to jednak spisywał się w nie o wiele lepiej i wydaje mi się, że po jego powrocie ten środek pola Górnika powinien być zdecydowanie bardziej wzmocniony. No jeżeli chodzi o spotkanie właśnie pierwsze, jakie omówiliśmy, czyli mecz, który kończył nam kolejkę, Legia Warszawa, Górnik Zabrze, to było na tyle. Podziękuję w tym czasie naszemu jednemu z gości. Matthew, dziękuję Ci za to, że byłeś z nami, że przyjąłeś zaproszenie i że po tak długiej przerwie pojawiłeś się w podcastie po raz kolejny. Dziękuję Ci jeszcze raz. Tak, dzięki za zaproszenie. Dzięki wszystkim. No i jak już mogliście domyśleć po tych paru wzmiankach o Lechu Poznań przy tym pierwszym spotkaniu, to myślę, że do Lecha Poznań przyjdziemy sobie jako drugi dzisiejszy nasz mecz. No właśnie, Lech Poznań, Stal Mielec, no bardzo nudny mecz, nie będę ukrywał, że bardzo kiepsko mi się go oglądało, no naprawdę oprócz, no to ostatnie 15 minut, pierwszej połowy właściwie, druga połowa cała była bardzo słaba, no to w tym momencie możemy mówić, że to było 15 minut intensywnej gry, takiej dobrej, takiej pokazującej jakość jednego z tych dwóch zespołów, no właściwie, no bo nie będziemy ukrywać, tutaj nie chcę tutaj urazić nikogo ze Stali Mielec, ponieważ wiem, jak ta drużyna nastawia się na mecze z rywalami silniejszymi, jak robią to w większości drużyn, które są spisywane na porażkę, no i do tej 30 minuty było dla Stali dobrze. Ale później odpaliła się właśnie jakość piłkarska Krzysztofa Weldę, Filipa Marfińskiego, no i nawet jak drużynowo nie wygląda to na przewagę Lecha, czy też lepszego zespołu po prostu, to zawsze te indywidualności pewnie czy później przychodzą i przechylają szale na swoją korzyść, nie zawsze tak jest, ale w tym przypadku tak było, no i właśnie pierwsze 30 minut dla Stali, gol dla Mielczan zdobyty przez, no co by nie mówić, dwa poważne błędy Lecha, no bo w momencie było, to było na środku boiska, gdzie i Filip Marchwiński i Jesper Kalsztyn bodaj mogli zatrzymać podanie piłkarza Stali do środka, no nie udało się to, piłka przeszła między nimi w dosyć taki, no taki można powiedzieć, że wąski korytarz między tymi zawodnikami. Można było tej bramki uniknąć przy tego podania, nawet jeżeli tego, to bardzo fajny pomysł Ilii Szkubina na właśnie wejście z piłką, a po prostu pójście z akcją wyżej, tak to nazwę, no bo chciał zagrać piłkę prostopadłą do Macieja Domańskiego. Udało mu się to, chociaż podanie najlepszej jakości nie było. Słabo zachował się Filip Dagerstahl w tamtej sytuacji, no może to też z perspektywy jego, jak i piłkarzy Lecha wyglądało to na sytuację trudniejszą niż telewizji, no ja tego rozstrzygać nie będę, ale mi się wydaje, że tej bramki można było uniknąć i było 1-0, no później Lech, tak jak mówiłem, te 15 minut drugiej, końcowe 15 minut pierwszej połowy mógł przechylić już, mógł ten mecz właściwie zamknąć, bo i najpierw świetna akcja na jeden kontakt Krzysztofa Weldę z Filipem Marchwińskim, jeszcze tam chyba był Afonso Sobza w to zamieszany i była bramka na 1-0, znaczy na 1-1, przepraszam, i później bramka na 2-1, rzut rożny, Weldę nawija piłkarza Stali, potem jak otrzymał piłkę, która przeleciała po dośrodkowaniu na wszystkich piłkarzami Lecha, strzał obrony przez Kochalskiego i dobitka Filipa Marchwińskiego,
załatwiły sprawę. A mogło być jeszcze wyżej, bo w pierwszej połowie jeszcze Markwiński wrzucał na głowę Weldę i mogło być już aż 3-1 i wtedy można było powiedzieć, że Lech mecz zamknął. No może nie do końca, ale by zamknął. No i druga połowa, o której mówić już za bardzo też aż tak dużo nie będę, ponieważ no nie będę ukrywał, że i Lech miał sytuację i Stal, chociaż mi się wydaje, że Lech miał tych sytuacji więcej, miał tych sytuacji, miał te sytuacje znacznie lepsze. No to było, wyglądało to tak, jakby Lech, między innymi Christopher Welde wspomniany, między innymi Afonso Souza, te szanse specjalnie marnowali, no bo te sytuacje były bardzo, bardzo dogodne do strzelenia bramki. Wszedł Joel Pereira, wraca już po kontuzji powoli Portugalczyk, kluczowy obrońca, kluczowy zawodnik, nie tyle co obrońca Lecha Poznań w tym sezonie. Wraca, już mógł mieć spokojnie chyba nawet 2 asysty w tym spotkaniu, ale no to co, Lech, jak Lech wykańczał te akcje, właściwie jak ich nie wykańczał, to jest kolejny duży kamyczek do ogródka. Na pewno wspomnimy sobie o ustawieniu Lecha na mecz. Też warto wspomnieć o nim, pogadamy sobie po tym, jak już mecz ocenimy trochę szerzej, ale Lech, tak jak w meczu z Wartą, wyszedł na trójkę obrońców i no nie było to najlepsze posunięcie trenera Van den Broma. Już w 33 minucie Michał Gurgul, którego no, mi osobiście szkoda, bo nic nie zepsuł, a jest zawodnikiem poszkodowanym w tej sytuacji najbardziej, bo musi zejść z boiska kosztem Filipa Szymczaka, który nie zagrał z tego spotkania, ale schodzi nie tylko, Gurgul schodzi dlatego nie, że coś zepsuł, że był mega, mega tragiczny w tym spotkaniu, tylko po prostu dlatego, że John Van den Broek chciał zmienić formację z powrotem. No i tak jak mówiłem też w zeszłym podcaście, przecież ogólnie ligowym, po prostu no Dino Hotić na lewym wahadę to nie jest najlepszy pomysł. Marnowanie tego zawodnika kompletnie, tak samo Christopher Welde na tej dziesiątce fałszywej się nie odnajdywał. To nie jest kompletnie jego pozycja, no ale no już ten mecz jest za nami, więc myślę, że no raczej do tego ustawienia z trójką momentów Lech nie będzie chciał wracać, przynajmniej tak mi się wydaje, więc no tak spytam was już teraz dokładniej, co o tym meczu sądzicie, jak go oceniacie właśnie. Jeśli chodzi o moje zdanie, to przyznam szczerze, że po pierwszych 20-30 minutach, no to ja byłem absolutnie zdruzgotany, bo to, co Lech robił, to jest była jakaś porażka, no tak złego meczu. Nie, Lech, który musiał gonić inne drużyny w tabeli, no bo wiadomo, wygrana z Wartą, fajnie, ale byliśmy w środku stawki. To wychodziło to przez praktycznie całą pierwszą połowę bardzo źle. No. Mam wrażenie, że ten gol dla Stali strzelony przez Domańskiego, no gdzie Lech został dosyć ładnie zwiedziony, no tam Domański migał do Gesztola, no ale on raczej ciężko, żeby mógł coś zrobić tą sytuacją, tu raczej bardziej bym powiedział, że środek pola trochę zawalił, no ale tak czy jak ładna akcja i Lech przegrywał. No wtedy ten impuls dał Welde, który najpierw wykończył akcję na 1-1, później w zamieszaniu bardzo dobrze zachował się Marchwiński, który właściwie z tego półobrotu między jeszcze nogami obrońcy Stali wcisnął piłkę do bramki, gdzie sam byłem zdziwiony, że udało mu się to zmieścić. No i Lech dosyć niespodziewanie odrobił wynik, a warto dodać przecież, że do 30 minuty być może utrzymywał się ten stan rzeczy jeszcze parę minut później, tego nie wiem, ale przynajmniej do 30 minuty nie oddał żadnego strzału, przynajmniej według oficjalnych statystyk, nawet niecelnego. W drugiej połowie już można było mieć nadzieję, że Lech pójdzie za ciosem, bo to wszystko na to wskazywało. Natomiast wcale to tak nie wyglądało, bo druga połowa przez długi czas była wyrównana. Aż po wyjściu Pereiry, gdzieś w końcu 70 minuty, to tak naprawdę mecz się przerodził w grę, kto w bardziej spektakularny sposób zepsuje zagranie od Pereiry. Rzadziej od innych zawodników, ale głównie tam piłkę zagrał Pereira. To, że on nie skończył w zeszły weekend z 1 czy 2 asystami, to jest jakiś skandal, bo to, co robił Szymczak, Souza czy Welde, no to jest tragedia, jak oni marnowali tę sytuację. Od razu przychodziły na myśl wspomnienia z meczu Lech-Wikingur, rewanżu, który wyglądał bardzo podobnie, gdzie też Lech strzelił 2 bramki, prowadził, zmarnował niezliczoną liczbę sytuacji pod koniec drugiej połowy, no tylko tam się skończyło gole w końcówce, to na szczęście dla Lecha go nie było. No ale no, przez te dwie rzeczy nie można tego oceniać meczu przez pryzmat Lecha dobrze, no i wiadomo, że dla zespołu gospodarzy jeszcze ogromnym
Ogromną stratą będzie utrata Hoticia, który jako jeden z niewielu piłkarzy Lecha nie miał jakiejś większej wahaj formy i wyglądał przynajmniej na te reszty dosyć nieźle. Dzisiaj przyszła oficjalna diagnoza, że ma pozostać minimum 4 tygodnie, więc przynajmniej na miesiąc, a realnie to może na półtorej czy dwa miesiące Lech go traci i to też jest ogromna strata. Sam już wiadomo, najważniejsze, że Lech go wygrał i wbija się do tej czołówki, a teraz będą dwa kluczowe mecze z Rakowem i Pogonią, no ale przez tą pryzmat tej kontuzji, ogromnej nieskuteczności i absolutnej tragedii, jaką Lech grał, właściwie przez prawie całą pierwszą połowę nie będzie można oceniać tego spotkania dobrze. Też jestem zdania, że nie można ocenić tego spotkania dobrze, ponieważ podzieliłbym całą grę Lecha na dwa fragmenty. Pierwszy fragment to po prostu katastrofalna gra w systemie z trójką obrońców, który do Lecha Poznań nie pasuje. A drugim takim fragmentem, który bym wyróżnił, jest jednak druga połowa, która po prostu była pokazem nieskuteczności, jeśli chodzi o drużynę Lecha Poznań. Szkoda mi Michała Gurgula, tak jak tutaj Wawrzyn wspomniałeś, ponieważ prezentował się całkiem przyzwoicie, ale jego zejście z boiska było podyktowane oczywiście przejściem na ustawienie 4-2-3-1, które ostatecznie okazało się tym, które ostatecznie okazało się dobrą decyzją trenera Johna van den Broma, która po części sprawiła, że Lech to spotkanie wygrał. Powracając do tego systemu z trójką obrońców, myślę, że jednak to wszystko zdeterminowane jest tym, że sytuacja kadrowa Lecha jest naprawdę zła. Nie było Iszaka, teraz pojawiła się również informacja o tym, że wypada Dino Hotić. W meczu z Wartą Poznań nie był dostępny Elias Anderson. No można by mówić naprawdę sporo, jeśli chodzi o te urazy. Można wspomnieć o Douglasie, można powiedzieć również o powracającym do zdrowia goli Zadechu, ale po prostu widać, że Michał Gurgul lepiej prezentuje się jako stoper niż jako lewy obrońca i myślę, że tutaj właśnie sytuacja kadrowa wpłynęła na ustawienie Lecha Poznań w meczu z Wartą. Ustawienie, które dało ostatecznie Lechowi zwycięstwo, ale nie wiem, czy Warta Poznań jest dobrym wyznacznikiem do tego, by oceniać, czy Lech grający w systemie z trójką obrońców może być faktycznie konkurencyjny na tle całej ekstraklasy. Powracając do drugiej części tego meczu, tak jak już mówiłem, zmiana ustawienia ewidentnie ożywiła grę Lecha, ale też duży wpływ na to ożywienie gry poznańskiej drużyny miało jednak wejście Joela Pereiry na boisko, który po prostu pojawiając się na placu gry pokazał, że jest olbrzymią wartością dodatnią dla tej drużyny. Był to piłkarz, którego ewidentnie Johnowi van den Bromowi brakowało w ostatnich tygodniach i gdyby Lech zaprezentował lepszą skuteczność, to Joel Pereira mógłby mieć w tym spotkaniu przynajmniej dwie asysty. Wspomnialiśmy o tym, że Lech grał trójką obrońców. Kolejny mecz rzędu, drugi. Wiemy, że to nie jest pierwsze podejście jakiegokolwiek trenera do tego i formacji w Lechu Poznań. Tak jak Krzysztof wspomniał, no do Lecha ta formacja w ogóle nie pasuje. Tak mi się samemu dziwnie oglądało Lecha grającego w tej formacji. Ogólnie mam wrażenie, że to po prostu formacja, tak jak było wspomniane wcześniej, nie pasuje do Lecha. No, tu nie ma wykonawców, żeby po prostu nie ma wykonawców do tej formacji typowo, bo tu potrzeba zawodników inaczej profilowanych niż do ustawienia szwórką defensorów, ale no może ja was spytam tak, ponieważ to nie było pierwsze podejście, tak jak mówiłem, w Lechu trójki z tyłu próbowali już m.in. Nad Bielica, próbował na początku swojej drugiej kadencji Maciej Skobrza, teraz na jeden mecz, właściwie na półtora tej trójki z tyłu spróbował van den Brom. No i moje pytanie jest takie, co przeszkadza Lechowi między innymi właśnie w graniu tą trójką? No wiemy, że filozofia klubu jest jaka jest i też były takie sytuacje, gdzie ona zabraniała przejść na tą formację, tak jak za czasów Dariusza Żebrawia, który się tłumaczył tym, że filozofia klubu polega na tym, żeby jakby każe grać Lechowi czwórką z tyłu, po czym przychodzi Maciej Skobrza i zmienia tą formację, no nieskutecznie, bo mecz z Legiem, co prawda, kiedy jeszcze prowadził go trener, właściwie Lecha prowadził wtedy asystent przyszły Macieja Skobrzy, były też asystent Dariusza Żebrawia, Janusz Góra. To wyglądało to najgorzej, jak na tamtego Lecha z tamtego okresu wyglądało nieźle, ale później przychodzi mecz z Rakowem Bełchatowie jeszcze i no to wygląda tragicznie. Wiemy, że też Lech nie ma wykonawców wtedy też, bo Daniel Miewes to jest zawodnik, który na tej dziesiątce się nie sprawdza, tak samo Pedro Tiba.
Tak samo nie mamy lewego wahadła, znaczy właściwie Tymoteusz Puchacz jest zawieszony, bodaj jeżeli pamiętam, i musi tam grać Wasyl Kraweć. No nie wygląda to najlepiej, tak samo tutaj, nie ma wykonawcy pod lewe wahadło, bo Anderson jest zawodnikiem stricte na lewą obronę, takim zawodnikiem jak Joel Pereira, który woli grać jako taki zawodnik typowo cofnięty rozgrywający, ukryty cofnięty rozgrywający z pozycji bocznego obrońcy, który lubi mieć piłkę przy nodze, lubi ją trochę podprowadzić, lubi ją trochę rozegrać i w inny niekonwencjonalny sposób dla zawodnika ze swojej pozycji, jak na przykład w Lechu był wcześniej Tymoteusz Puchacz, czegoś takiego nie było, czy nawet Pedro Reboczo, który miał takie symptomy, takie momenty, kiedy wchodził jako ukryty rozgrywający, to był generalnie zawodnik, który grał jako typowy lewy obrońca, bardziej taki standardowy styl gry miał Pedro Reboczo niż ma Elias Anderson, między innymi właśnie. No więc tak, co waszym zdaniem jest taką przyczyną, dla której, przez którą Lech tą trójką grać nie może, przez którą właśnie Lech tą trójką gra bardzo słabo? Ciężko to jednoznacznie zdefiniować, no ale może pobieżnie zerkając na stan kadry, to w trójce z tyłu, no to jest taki problem, że Lech aktualnie ma de facto trzech stoperów, z czego co chwilę albo De Gesto, albo Blazić są kunduzjowani, albo na przykład teraz Milić jest przeziębiony, też nie wiadomo, czy wróci, to też jak ktoś był przeziębiony i nie wrócił, więc tutaj coś jest ewidentnie nie tak z tymi diagnozami, albo są one przekłamywane, ale już nie chcę w to wchodzić. Tak czy siak, nawet w najlepszym stanie Lech ma trzech środkowych obrońców, no bo Salamona nie ma co liczyć, a Gurgul to jest bardziej lewy niż środkowy obrońca, a Pingot jest za słaby, no to jest zdecydowanie za mało, bo któryś się kontuzuje, to już jest problem, bo trzeba byłoby cofać Kekaskiriego na środek obrony, który też jest kontuzjowany. Na prawe wahadło Pereira czy Hotić, okej, to są fajne opcje, no wiadomo, teraz Hotić też jest kontuzjowany. Na lewe nie ma nikogo, bo Weldes nie daje na wahadłowego. Anderson nie potrafi bronić zbyt dobrze nawet w formacji z czterema obrońcami, więc tym bardziej nie wyobrażam sobie go, gdybym miał biegać od linii do linii na wahadle. Do tego nie jestem przekonany, czy Marchiński, który ledwo co od dwóch spotkań pełnił rolę napastnika, czy też by się odnalazł w formacji z trzema jednak, gdy ci wahadłowi grają bardziej szeroko. No, aktualnie za dużo rzeczy tu się nie spina. Nawet gdy była pełna kadra, to chociażby na środku brony, no nie ma tylu opcji. Byłoby to bardzo ryzykowne. No a teraz przy tych kontuzjach to jest w ogóle opcja nierealna. Więc też mnie dziwi, że trener Van den Brom poszedł w coś takiego. No i chyba sam się skapnął, że to się kompletnie sprawdza, bo Lech grał piach. No i po kontuzji Hoticia no, zdecydował się zmienić formację kosztem Gurgula, który akurat nie grał jakoś źle. A niestety tego wymagał mecz i się to płaciło. A wtedy to mi się ciężko powiedzieć, czy działało, nie działało to po prostu też, bo ten system do Lechowi nie pasuje, czy żeby i na słabych piłkarzy, oczywiście mówię sezonie 2021 i to, tym, co robili trener Góra i później trener Skorża. Więc tu odnośnie historii to ciężko odpowiedzieć, a teraz po prostu nie ma wykonawców i jest za dużo kontuzji. Póki Lech chwilowo się minimalnie dźwignął, to nie kombinowałbym formacji na mecz z Rakowem, czy Pogonią wyszedł z Szczurką z tyłu, bo obawiam się, że to akurat jest najmniejszy problem Lecha, jaką gra formacją, bo tych realnych problemów jest o wiele więcej. Jeśli chodzi o granie trójką obrońców, to nie wspomniano tutaj o człowieku, który najbardziej ze wszystkich wymienionych trenerów chciał postawić na ten system, a mianowicie Iwanie Dziurdziewiczu. Powiedziano tutaj również, że DNA Lecha Poznań jest gra ustawieniem 4-2-3-1 i niestety zderzył się też z tym Iwan Dziurdziewicz. Początkowo Lech chciał postawić na swojego trenera wychowanego we własnej akademii. Przypomnę, że Iwan Dziurdziewicz dostał do prowadzenia rezerwy, gdzie również próbował zastosować grę trójką stoperów i akurat w rezerwach wyglądało to całkiem przyzwoicie. Próbował to wdrożyć w pierwszej drużynie, nie miał za bardzo wykonawców, chociaż wygrał pierwsze trzy kolejki sezonu 2018-2019, jednak później ten mecz z Wisłą Kraków, przypomnę, gdy Lech Poznań przegrał na własnym stadionie 2-5, sprawił, że jednak Iwan Dziurdziewicz powrócił do ustawienia z czwórką stoperów, co ostatecznie go zgubiło, no ale tak, żaden z trenerów nie był w stanie postawić na ustawienie z trójką obrońców.
Przede wszystkim dlatego, że Lech po prostu nie ma takiej liczby piłkarzy sprofilowanych przede wszystkim do tego, by mogli oni grać w takim ustawieniu. Wracając jeszcze do spotkania ze Stalą Mielec, John van den Brom bardzo mnie zadziwił tym, że ta zmiana ustawienia została przeprowadzona tak późno, a mianowicie miałem tutaj na myśli pozostawienie na boisku Michała Gurgula, ponieważ Elias Anderson, który zmienił Dino Hoticia, jeszcze przez kilka minut grał na lewym wahadle i to wyglądało naprawdę dziwnie, ponieważ Anderson to piłkarz, który od całkiem niedawna w Djurgården zaczął być lewym obrońcą, ponieważ wcześniej to oczywiście był nominalny środkowy pomocnik. Piłkarz przechodzi ewolucję ze środkowego pomocnika przez lewego obrońcę nagle na lewe wahadło, ale na szczęście szybko jednak ta zmiana została przeprowadzona, Lech wrócił do gry czwórką stoperów i myślę, że też ta czwórka stoperów jest jak najbardziej optymalnym wariantem, jeśli chodzi o nadchodzący mecz z Rakowem Częstochowa. No dobra, jeszcze w temat Stali Mielec troszkę przejdziemy, ponieważ najbardziej ciekawi mnie, właściwie ciekawi jest zawodnikiem, takim zawodnikiem, o którym chętnie byśmy sobie mogli porozmawiać troszkę dłużej. Myślę, że może być Marco Eman, zawodnik z ciekawą przeszłością, który przyszedł do Stali w tym okienku z Cypru, z Ligi Cypryjskiej dokładnie, niegdyś zawodnik drużyn juniorskich Borussii Dortmund, który w sparingach dla Stali strzelał bardzo dużo bramek. Z tego dał się rozpoznać, że to będzie zawodnik, który umie wejść przez ten fragmencie gry i dołożyć głowę, wyskoczyć, oddać strzał i zdobyć z tego bramkę. Na razie tego w Polsce nie pokazuje. Miał obiecujący początek, bo w meczu z Krakowią, w tej pierwszej połowie przynajmniej, dobrze sobie radził z rywalami. Później te mecze bardziej przeplatał takimi solidnymi spotkaniami, na równi tak z po prostu takimi normalnymi, dobrymi meczami. Też zdarzało się, że nie grał, bo już pausował za czwartą żółtą kartkę w tym sezonie, więc dosyć szybko, jak na to, że dopiero dziewiąta kolejka. Ale do rzeczy, jak oceniacie początek sezonu w wykonaniu Emana i no, jak ogólnie oceniacie występ z Lechem, chociaż tutaj myślę, że za dużo na ten temat nie powiemy, bo po prostu zawodnik się nie wyróżniał za bardzo, ale też możecie coś na ten temat, na jego temat w tym spotkaniu dołożyć. Co właśnie sądzicie o Marco Emanie w tym sezonie w Stali Mielec? Jeśli chodzi o Emana, to jest to piłkarz, o którym tak jak mówiłeś, piłkarz, który jest w stanie stworzyć zagrożenie pod bramką rywala, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, ale jest to również zawodnik, który regularnie kartkuje. Ma on już na swoim koncie 4 żółte kartki w pierwszych 6 spotkaniach. Pauzował chociażby w zremisowanym meczu z Ruchem Chorzów, ale też warto pamiętać o tym, że Stal Mielec traci gola w 4. meczu z rzędu, więc jednak ta defensywa drużyny trenera Kieresia nie najlepiej ostatnio funkcjonuje, no i nie najlepiej funkcjonowała w meczu z Lechem Poznań, ponieważ 2-1 to jest najmniejszy wymiar kary i w dużej mierze zadecydowała o tym nieskuteczność piłkarzy Lecha, którzy tych sytuacji z perspektywy Stali Mielec mieli zdecydowanie za wiele. Jeśli chodzi o Emana, to trzeba pamiętać o tym, że popełnił on błąd przy wyrównującym trafieniu Christophera Welde, kiedy to był źle ustawiony, nie przeciął piłki zagrywanej przez Filipa Marchwińskiego, co wykorzystał właśnie Norwek, natomiast przy drugim golu nie doskoczył w polu karnym do Filipa Marchwińskiego, który też świetnie urwał się z jego opieki i ostatecznie udało mu się wpisać na listę strzelców. Myślę, że warta odnotowania jest również 42 minuta, kiedy to dwójka obrońców Stali Mielec, właśnie w tej dwójce znajdował się Eman, rusza w polu karnym do Filipa Szymczaka, zostawiając kompletnie niepilnowanego Christophera Welde, któremu zagrywa piłkę Filip Marchwiński i tylko zły strzał głową Welde sprawił, że Lech nie prowadził 3-1, więc uważam, że ten występ Emana przeciwko Lechowi Poznań zdecydowanie trzeba ocenić negatywnie. No, czyli w kontekście spotkania Lecha Poznań ze Stalą Mielec, to jest, mi się wydaje, że to już wszystko. Możemy przejść do kolejnego spotkania, jakim było spotkanie w Gliwicach, co prawda, ale mecz Ruchu Chorzów z Rakowem Częstochowa. Druga wyprawa do Gliwic w tym sezonie już Rakowa. Pierwsza to była porażka z Piastem Gliwice po bramce w ostatnich sekundach, samobójczej bramce Zorana Arsenicia, ale ten drugi wyjazd do Gliwic już będą mogli piłkarze Rakowa, jak i ogólnie cały sztab, zarząd zapamiętać nieco lepiej niż mecz z Piastem, ponieważ w tym spotkaniu udało się wygrać 5-3 i mamy też tutaj pewien jakby pewną historyczną, można powiedzieć, historyczny zapis. Na kartach historii zapisał się właśnie Dawid Drachal, który zdążył jeszcze w 45 minutach
pierwszych zaliczyć hat-tricka jako zawodnik z rocznika 2005. Najmłodszy zawodnik od czasów Ernesta Wilmowskiego, czyli 1934 roku. Bardzo dawno temu to było, prawie ponad, no, nie, no prawie, no tak, prawie 100 lat temu. Mogę to tak ująć, a wracając do meczu, no dobrze rozpoczął to spotkanie. Ruch był konkretny na początku spotkania, bo bramka strzelona przez Tomasza Wójtowicza nie była ich jedyna okazja, jaką mieli w tym początkowym fragmencie meczu. Raków trochę zagubiony na początku, ale z czasem, kiedy już pierwsza sytuacja była wykreowana, kiedy właśnie Łukasz Zwoliński najpierw nie trafił z 5 metra w ogóle w bramkę Michała Buchalika, tak potem nie trafił znowu sam na sam sytuacji, która później była wykorzystana właśnie przez Dawida Drachala jako dobitka. No, w dalszej części pierwszej połowy też Ruch nie popisał się właściwie w defensywie, bo to był kolejny mecz, kolejny mecz właśnie, kiedy obrona Ruchu Chorzów no, nie daje rady sobie z przeciwnikiem. Najpierw Michał Buchalik zaliczył pusty przelot po dośrodkowaniu piłki z lewego sektora boiska i Dawid Drachal najpierw strzelił dublet, a później no, Maciej Sadlok i Przemysław Szczur oczywiście tutaj bez żadnej chęci obrażania, no dosłownie kopali się po czołach, bo to jak chcieli wybić piłkę spod nóg Dawida Drachala, to wyglądało naprawdę bardzo komicznie, w szczególności w zwolnionym tempie na powtórkach, no bo naprawdę, może to był też przypadek, ale naprawdę wyglądało to dosyć nieciekawie z perspektywy kibiców, jak i zawodników Ruchu. No nie było to właśnie najciekawsze, nie była najlepsza akcja defensywna roku, na pewno. Dawid Drachal, mimo że piłkę tracił bodaj dwa razy, to i tak zdołał przebicie na piąty metr, gdzie z woleja uderzył i no było 3-1 i tak się skończyło do przerwy. No też kolejna bramka już padła na 4-1 w drugiej połowie. Serdzian Plawsić świetnie zszedł z lewego skrzydła do środka i ze swojej gorszej prawej nogi uderzył piłkę przy bliższym słupku, tak, która zaskoczyła Buchalika. No jedna bramka w tym meczu, gdzie raczej no, oprócz tej dobitki, której można było w przypadku Ruchu uniknąć, ale to i tak było 4-1, jakość Rakowa wyszła, kiedy już rozkręcili się, to strzelali bramki jak nakręceni, no, byli bardzo dobrze przygotowani tego meczu, się wydaje, przynajmniej oprócz Dzielnica Papanikolaou, no, który powinien z tego meczu wylecieć przedwcześnie, ale o tym jeszcze do tego dojdziemy. Bo nieoczekiwanie po tej bramce na 4-1 do meczu wrócił Ruch i najpierw bramkę strzelił Tomasz Podstawski, bardzo ładną, o którym sobie jeszcze powiemy, debiutant w Ruchu Chorzów, pierwszy raz w Ekstraklasie od bodaj 4 czy 5 lat nawet wystąpił ten zawodnik właśnie w polskiej Ekstraklasie w barwach klubu z Ekstraklasy. Później jeszcze rzut karny, no mi się wydaje, że tutaj mocna kontrowersja, bo kto wie, czy gdyby Dzielnica Papanikolaou rzeczywiście nie wyleciał z boiska za bardzo brutalny atak na depnięcie na stopę Daniela Szczepana, który po tym musiał, no nie musiał opuścić boiska, ale musiał być opatrywany, co już mówi, że coś tam się mogło stać poważniejszego. Duże szczęście, że Szczepanowi nic się nie stało w tamtej sytuacji, ale dziwi mnie fakt, iż tutaj w tej sytuacji nie było podwójnego karania, no było tylko samo ukaranie zawodnika żółtą kartką i rzutem karnym, nie było tego podwójnego ukarania właśnie Papanikolaou, ponieważ moim zdaniem na czerwoną kartkę to był ewidentny faul. No, żółta kartka moim zdaniem no naprawdę to jest za mało jak na taki faul, a nie będę już o tym dalej mówił, ponieważ Szczepan szczelił, było 3-4 i nieoczekiwanie Ruch włączył się do gry o punkty w tym spotkaniu, jednak na pod koniec po raz kolejny obrona Ruchu się nie popisała. Piłkę między nogi dostał jeden z obrońców Ruchu, później Koczergin, który tą piłkę od Cebuli przejął, no zabawił się z obrońcami Ruchu i skończyło się 3-5. Goleada w Gliwicach, bardzo ciekawy mecz i myślę, że teraz mogę Wam pozostawić ocenę tego spotkania właśnie. Jak to spotkanie z Waszej perspektywy oceniacie? Jeśli chodzi o spotkanie Lecha Poznań ze Stalą Mielec, mówiliśmy o dużej nieskuteczności drużyny Lecha. Tak myślę, że w przypadku spotkania Ruchu z Rakowem trzeba wspomnieć o dużej nieskuteczności drużyny z Częstochowy, a konkretnie Łukasza Zwolińskiego. Być może to, co teraz powiem, będzie trochę kontrowersyjne, ale może nie mówilibyśmy dzisiaj o fantastycznym występie Drachala, gdyby Łukasz Zwoliński znajdował się w lepszej sytuacji, ponieważ uważam, że dwukrotnie, gdyby to jednak Zwoliński lepiej zachował się przed strzałem Drachala, to te jego trafienia nie miałyby
wówczas miejsca. Jeśli chodzi o Raków, to zespół ten przyzwyczaił nas do problemów z wyprowadzeniem piłki z własnego pola karnego. Kolokwialnie mówiąc, niektórzy nazywali to taką grą w dziadka, która na Rakowie mogła się zemścić i niewiele brakowało, by stało się tak właśnie w 6. minucie meczu. Raków traci bramki i wychodzą tutaj jednak osłabienia kadrowe w postaci braków Tudora, Arsenicia oraz Svarnasa. No akurat te absencje znacząco wpływają na jakość gry w defensywie tego zespołu. Ale jeżeli też mówimy o tej nieskuteczności, to trzeba tutaj też skupić się na Łukaszu Zwolińskim, który już w 16 minucie zmarnował stuprocentową sytuację, kiedy to z 5 metrów powinien pokonać Buchalika. W 19 minucie przegrał on pojedynek sam na sam. W 36 minucie strzał z ostrego kontra, również wybroniony przez bramkarza Ruchu Chorzów. No ewidentnie zaciął nam się Łukasz Zwoliński, który po raz ostatni wpisał się na listę strzelców 30 sierpnia w meczu z Kopenhagą. No ale jeśli chodzi o zespół Rakowa, to myślę, że jednak ten mecz również pokazał, jak ważne jest mieć szeroką kadrę oraz oczywiście jakość na ławce rezerwowych. Chociażby można tu powiedzieć o Koczerginie, który świetną indywidualną akcją sprawił, że Raków zdobył kolejną bramkę w tym spotkaniu. No tak, no przede wszystkim mecz z podznaku no takiej, powiedzmy, to lubię sobie sam nazywać obroną w stylu Podbeskidzia, czyli obrona, która właściwie nie istnieje, bo to jak łatwo, chociażby Drahal zdobył tego hat-tricka, wiadomo, oczywiście to nie jest przypadek, że 18-latek zdobywa 3 bramki i to jeszcze w pierwszej połowie, bijąc statystyki i rekordy od wielu, wielu lat, o czym już wspominałeś. No to natomiast to, co robi na Ruchu, no może nie po raz pierwszy, ale jednak w zestawieniu z taką drużyną, z tak mocną drużyną, jaką jest w skali Polskiej Ligi Raków, no to kompletnie nie zdało egzaminu. I też gdyby nie bramkarz zespołu z Chorzowa, to mogłoby być tutaj jeszcze wyżej, a i tak wynik 4-1 w początku drugiej połowy, to wydawało się, że jest takie no, absolutne minimum. No, Ruch niespodziewanie wrócił, ale jednak no, czegoś zabrakło, bo te nadzieje no, szybko, zostały dosyć szybko rozwiane, bo Koczerchin zrobił to, czego nie był w stanie zrobić. Chociażby spotkanie z Atalantą, czyli poprowadził ładną akcję w polu karnym. No i po raz kolejny ośmieszył obronę Ruchu, choć mimo wszystko no, to, że Raków z dosyć słabo grającą drużyną. Oczywiście atak nie był aż tak słaby jak obrona, ale jednak stracili 3 gole, to nie jest zbyt dobra informacja, ale jeśli strzeli 5, więc 2 gole więcej, no to chyba nikt nie będzie jakoś bardzo niezadowolony. No, Ruch musi naprawdę pracować nad obroną, ewentualnie jakieś może wzmocnienia z wolnego transferu czy zimą, bo z czymś takim no to może być dosyć wesoło. Jeśli chodzi o utrzymanie, no przypomnijmy, że Ruch jest w strefie spadkowej, więc nie ma co dyskredytować takich uwag, bo Ruch aktualnie no, to jest jeden z murowanych kandydatów do spadku. Oczywiście, że nie musi spaść, bo już różne historie się działy, ale ten mecz to jest takie bardzo poważne ostrzeżenie, co lepsza drużyna jest w stanie zrobić z obroną Ruchu, jeśli ma dobry dzień. Wspomniany był już temat Łukasza Zwolińskiego i tutaj się trochę na dłużej zatrzymamy, ponieważ o tego zawodnika wiele zespołów, można powiedzieć, że się biło. Były zapytania też dla Lechii Gdańsk, właśnie do samego zawodnika, bo to był zawodnik, temu kończył się kontrakt z końcem poprzedniego sezonu i były zapytania zarówno z zagranicy, Hapoel Berszewa, chyba już nawet rok temu zgłaszał się po byłego zawodnika Lechii, właśnie Pogoni, o jego usługi. Generalnie ta oferta była odrzucona, było też parę zespołów z Ekstraklasy. Był też Lech, który sądował te ściągnięcie Zwolińskiego w zamian za rozwiązanie kontraktu z Sobiechem. Właściwie kontrakt Sobiechowi się kończył, został przedłużony. No, z perspektywy czasu można powiedzieć, że o ile Artur Sobiech Lechowi nie daje zbyt dużo, to decyzja nie była najgorsza. No, ponieważ Zwoliński też Rakowi dużo nie daje. No, oprócz tych pierwszych meczów w sezonie, gdzie cały właściwie piłkarski polski kraj zachwycał się
tym, co pokazuje Zwoliński w meczach z Jagiellonią, w meczach z Lechem Tallinn, ale później zaciął się na bardzo długo i dopiero kolejna ramka padła właśnie z Kopenhagą w rewanżu na Parken. I dopiero i teraz jak Zwoliński ma parę tych sytuacji w meczu, tutaj tak tego nie wykorzystuje, więc jak oceniacie występ Zwolińskiego, chociaż tutaj już dużo na ten temat było powiedziane, więc może przejdziemy do pytania pokroju, czy ogólnie Raków dobrze wybrał z napastnikiem, tak już właśnie mówiąc to, no już tak bardziej po czasie, no na początku sezonu, no wiadomo, to jeszcze 9. kolejka dopiero, weryfikacja, jeszcze przyjdzie czas na weryfikację, no nie ma co ukrywać, ale czy waszym zdaniem Łukasz Zwolinski mógł pójść do innego klubu, na przykład Raków mógł go nie brać, a zamiast tego wziąć napastnika, który jest znacznie lepszy od Zwolińskiego? No jest Ante Trzybnacz, którego jeszcze nie znamy, wchodzi na boisko i nie pokazuje na razie nic. No w pierwszym meczu z Atalantą ciężko było go w ogóle zobaczyć na boisku. Raków grał słabo, jak wspominaliśmy w ostatnim podcaście. To samo z Fabianem Piaseckim można powiedzieć też, bo to bardziej zawodnik, który biega niż zawodnik, który strzela bramki, no z tym wszystkim dla niego. Wybiegał mecze z Abisem, wybiegał mecz z Kopenhagą, ale szczerze to nie jest zawodnik, który będzie gwarantował przynajmniej 10 bramek w sezonie, przynajmniej tak mi się wydaje. No i jest ten Zwoliński, no jak to oceniacie? Jeśli chodzi o Łukasza Zwolińskiego, to myślę, że jest to zawodnik, którego w swoich szeregach chciałoby mieć wiele klubów naszej ekstraklasy. I mimo wszystko uważam, że jest to piłkarz, który dobrze wkomponowuje się w drużynę Rakowa Częstochowa. To prawda, napastnika rozlicza się z bramek, ma on ostatnio gorszy okres, ale myślę, że Zwoliński, no przynajmniej w ekstraklasie, da Rakowowi jeszcze wiele powodów do radości. Pytanie, jakie opcje tak naprawdę miał w tym roku na rynku transferowym Raków. Mówiło się też o Exposito i tutaj nie ulega wątpliwości, że byłby to lepszy piłkarz niż Łukasz Zwoliński. No ale myślę, że jeżeli tutaj jednak postawiono na Zwolińskiego, to była to dobra decyzja i ten transfer na przestrzeni ekstraklasy się obroni, ale uważam, że Łukasz Zwoliński nie jest piłkarzem, który będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności w Europie. Generalnie też trzeba pamiętać, że jak Zwoliński był ściągany do Rakowa, no to to był raczej, nikt się nie spodziewał, że to będzie na papierze napastnik numer jeden, no bo to była taka opcja numer dwa, tak zwany napastnik na ligę, który byłby właściwie pewnie wyborem, chociażby na puchary dopiero drugiej kolejności. No ale sytuacja się potoczyła, jak potoczyła i ten napastnik numer dwa został Piasecki, a przez długi czas jeden był Zwoliński. Czernaczowi no to jeszcze trzeba dać czas, bo przyszedł dopiero pod koniec okienka, dalej jest dość młody i nie ma jakiegoś wielkiego doświadczenia, choć oczywiście jest zawodnikiem ciekawym. Ale nie uważam, żeby Zwoliński prezentował się dużo inaczej od tego, czego oczekiwano. No, miał być solidną dwójką, a jest jedynką, no z przerwami w tym meczu, kiedy to Piasecki wychodzi w pierwszym składzie, co długo miał miejsce chociażby w europejskich pucharach. Oczywiście, że trzeba od niego wymagać więcej, bo to, co teraz prezentuje, to nie jest szczyt jego formy, ale no dalej nie ma, moim zdaniem, tego takiego naprawdę topowego napastnika, który rzeczywiście mógłby w Rakowie grać, bo nadal i czy Czernacz, czy Zwoliński, to wszystko takie opcje takie bardziej rezerwowe, ewentualnie jakieś gorsze mecze, no ale już wiadomo, że tak przynajmniej do rundy, do przerwy zimowej będzie kadra Rakowa wyglądała, no chyba, że nagle Czernacz zacznie się świetnie prezentować i dostanie szansę w pierwszym składzie na dłużej, no to ewentualnie będziemy mogli na ten temat dyskutować. Aktualnie to Zwoliński na najważniejszym meczu jest numerem jeden, jest lepszy niż Piasecki, choć dalej nie jest w optymalnej formie, ale jednak trzeba pamiętać, że to nie miał być numer jeden, ale niestety dla Rakowa tak wyszło przez to, jak się ułożyły różne tematy w okienku i chociażby fiasko rozmów z Erikiem Exposito. No a w kontekście transferów na dniach, właściwie na dniach, no parę dni temu doszło do transferu Tomasza Podstawskiego do Ruchu. Już w tym meczu zagrał w pierwszym składzie były zawodnik Pogoni, przymierzony zresztą do Piasta Gliwice. W tym okienku także jako zawodnik do wzięcia z wolnego transferu, który no po wojażach
po tym, co właśnie po przygodzie w pogoni, no nie radził sobie zbyt dobrze w kolejnych miejscach pracy, w kolejnych miejscach, gdzie grał w piłkę, więc wrócił do Polski i wchodzi w pierwszym składzie. No nie prezentuje się jakoś, myślę, wybitnie, ale strzelił ładną bramkę, tak jak strzelał też już za czasów pogoni, ładne gole. No nie prezentował się po prostu, mi się wydaje, aż tak źle, jak na to, że tak dużo czasu w piłkę nie grał. I moje pytanie jest takie, jak oceniacie mecz w wykonaniu Podstawskiego i czy to może być realne wzmocnienie siły rażenia ruchu Chorzów, ponieważ wiemy, że no w środku pola, jak i ogólnie w ataku też dużo rozmawialiśmy o Miłoszu Kozaku tydzień temu, bo to był zawodnik, którego transfer już można było brać jako transfer, który temu ruchowi da coś więcej w ofensywie i teraz tak samo może być fajnym dodatkiem w środku pola Tomasz Podstawski. Jak oceniacie mecz w wykonaniu Podstawskiego właśnie z Rakowem? Nie był to może wybitny występ samego Podstawskiego, ale trzeba przyznać, że Podstawski strzelił naprawdę pięknego gola, uderzenie wolejem sprzed pola karnego. Bardzo podobna bramka do tej sezonu 2018-2019, kiedy to reprezentując barwy Pogoni Szczecin, Podstawski wpisał się na listę strzelców w meczu z Lechowi Poznań, tyle że wtedy Podstawski uleżył lewą nogą w lewy górny narożnik, nie dając wówczas szans Jasminowi Buriciowi. Każdy ze swoich sezonów w Pogoni kończył z jednym golem w lidze. Być może jednak w tym sezonie te liczby będą w jego przypadku wyglądały nieco lepiej, ponieważ już tak naprawdę spełnił swoją normę z tych poprzednich rozgrywek, kiedy to było mu dane występować w polskiej ekstraklasie. 100% celnych strzałów w tym sezonie, ponieważ było to tak naprawdę jego jedyne uderzenie w tym spotkaniu. Zanotował żółtą kartkę i tutaj można się nad tym trochę zastanowić, czy ponownie będzie kartkował, ponieważ przypomnę, że w swoim pierwszym sezonie ligowym miał ich aż 8, co wiązało się z dwukrotnymi pauzami w trakcie tamtych rozgrywek, ale myślę, że jednak ta jakość stricte piłkarska sprawia, że Podstawski będzie jednak wzmocnieniem ruchu Chorzów. No, ja przyznam szczerze, że byłem dosyć mocno zaskoczony tym transferem, bo dotychczas ruch miał w składzie tylko jednego obcokrajowca. No wiadomo, że Podstawski ma polskie pochodzenie, jak mówiło się przecież o nim w kontekście kadry z tego czasu, no ale to oczywiście temat od dawna nieaktualny, bo to już nie ta forma i nie ten wiek, jeśli chodzi o Podstawskiego. No i jednak jego poprzednie kluby i właściwie dwa w tym sezonie rano nie napawały optymizmem. No debiut z gry może przeciętny, no ale jednak jak ładujesz taką bramkę w debiucie w nowej drużynie, gdy wracasz do ligi, to notujesz to w ważnym momencie przeciwko jednej z lepszych drużyn krajów, która przecież wiemy, że Raków będzie jeden z kandydatów do mistrzostwa obok Lecha czy Legii, no to jednak nie można tego występu ocenić inaczej niż dobrze, choć gdyby nie ta bramka, to pewnie ta ocena byłaby trochę inna, no ale jednak sama urona tej bramki plus to, że to był gol na 2-4 i dał on chwilowy impuls, który poskutkował, że ten karny kolejną bramką, no i była ta nadzieja, że sensacyjnie przy takim rezultacie ruch jeszcze odrobi te straty, no tak się wtedy nie stało, to jednak ten debiut wypadł dosyć przyzwoicie. No skoro już mi się wydaje to wszystko o meczu ruchu z Rakowem, to przejdziemy do spotkania kolejnego, też spotkania, gdzie padło bardzo dużo bramek i było to spotkanie zapowiadane jako debiut Kamila Glika po powrocie do Polski, czyli mecz Krakowi z Pogonią Szczecin, który jeżeli chodzi o debiut tego wspomnianego przeze mnie przed chwilą byłego reprezentanta Polski skończył się no dla niego tragicznie, ponieważ Krakowia przegrała aż 5-1. No Pogoń, która od dawna była bez formy, w ostatnim spotkaniu z Koroną wygrała 3-1. Nie było to pewne zwycięstwo, bo Korona, tak jak pamiętamy, zaprezentowała się całkiem dobrze, ale tutaj już no nie było jakby z miłu i tak można powiedzieć, bo Pogoń mimo, że też nie grała jakiegoś wybitnego spotkania, przynajmniej na początku, bo i Krakowia też dochodziła do sytuacji. Tylko Krakowia dochodziła już do sytuacji, to były to sytuacje takie, że piłkę dostawał Kalman w polu karnym i albo kiksował, albo tą piłkę tracił. Nie było takiej konkretnej sytuacji dla Krakowi w pierwszej połowie, a Pogoń obnażyła słabości pasów, no portowcy, te dwie bramki, które szli do przerwy,
No zasłużenie Szczeli nie ma co ukrywać, bo z przebiegu meczu byli troszeczkę lepsi, przynajmniej w pierwszej połowie. Karny na Kamilu Grosickim, który w końcu od meczu z Linfield w Pucharach zagrał w końcu jakieś dobre spotkanie w Ekstraklasie. Notabene taka ciekawostka, którą podał Mateusz Perek na Twitterze. To mogę tutaj powiedzieć tak, że Kamil Grosicki w poprzednich spotkaniach w Ekstraklasie wszystkich grał od początku do końca i były to jego bardzo słabe mecze. I w mojej opinii też tak powiem, tak samo jak Mateusz, który wcześniej był tutaj też kiedyś u nas w podcaście. Mogę tak powiedzieć, że też się zgadzam z tym, co powiedział, że wszystkie poprzednie mecze Grosickiego w Ekstraklasie w tym sezonie były słabe albo przeciętne. W tamtych meczach wszystkich grał do samego końca, od pierwszej do 90 minuty. W tym spotkaniu miał bramkę, miał asystę, a i tak schodzi w około 60 minucie. Wiadomo, tutaj się już nic nie zmieniło, ale taki fakt dla dodania smaczku. No w drugiej połowie Pogoń strzeliła szybko bramkę, później Cracovia starała się jakkolwiek nawiązać trochę do tego wyniku, żeby odrabiać troszkę, żeby złapać ten kontakt. No był rzut karny niewykorzystany przez Patryka Makucha. No i potem już właściwie Pogoń no, strzeliła dwa gole, no i później Cracovia strzeliła jeszcze jednego w doliczonym czasie gry, mianowicie zrobił to Michał Rakoczy. No z perspektywy spotkania bym nie powiedział, że Pogoń zasłużyła na aż tak wysokie zwycięstwo, ale zwyciężyła i to mi się wydaje jest już definitywny powrót do formy Portowców. Fantastycznie prezentuje się Ulvestad, fantastycznie broni Kożokaru, chociaż może, że fantastycznie to jest dla tych obu panów może troszeczkę na wyrost powiedziane, ale nie powiedziałbym też, że grają oni słabo, a względem tego jak grał Joao Gamboa, jak bronił ostatnimi czasy Stipica czy Klebaniuk, to obaj panowie nowe tam sobie Pogoni z końcówki okienka są tą wartością dodaną do zespołu Portowców. No o tym meczu możemy powiedzieć wiele, więc oddaję wam teraz głos. O tym spotkaniu sądzicie, jak je oceniacie? No chyba nikt się tego nie spodziewał, że Pogoń, która miała tragiczne rezultaty, przecież odpadnięcie z Henkiem, no w stylu to chyba każdy słyszał, jakim gdzie przegrali 0-5 już w pierwszym spotkaniu i 4 porażki w lidze. Z Koroną mimo przegrywania to już udało mi się wygrać, lecz ten mecz też miał sporo mankamentów. A Cracovia prezentowała się w tym sezonie no nieźle, choć ostatnio miała pewną zadyszkę, to no, mało kto się chyba spodziewał, że Pogoń, która ledwo co się wykaraskała z tej nadstrefy spadkowej i w końcu udało się wygrać, że teraz zagra tak fenomenalne spotkanie. Bo jednak oczywiście z gry może zgodzę się z tym, że nie zasługiwałem takie wynik, no to jednak wygrana 5-1 na wyjeździe i to jeszcze w takiej toczce debiutu w nowej drużynie i po prostu do Ekstraklasy Kamila Glika, który jest oczywiście no, taką mini legendą ostatnich lat polskiej kadry i ogólnie polskiej piłki, no to jednak jest wynik fenomenalny. Tak naprawdę jedyna taka rysa to jest no, gol Rakoczego z końcówki, gdzie tam Lączar niestety dla Pogoni nie zachował się zbyt dobrze, nie udało się zachować czystego kąta. No to jednak w końcu mecz, lepszy mecz tego Grosicki. No i potem wypunktowała Cracovia, która już właściwie po drugiej czy trzeciej bramce to już była bardzo mocno zrezygnowana i po prostu przyjmowała kolejne bramki, choć wcale ten mecz nie musiał się tak potoczyć. No ale to, że Cracovia ma ostatnio problem ze strzelaniem goli, to też nie jest przypadek. No i w tym meczu to było dobitnie widać. Choć nie zgodzę się z tym, że jest to do końca przełamanie Pogoni, bo przecież Polskowie może się odwołam do Lecha, bo tak mi jest najprościej, ale ile razy Lech na przykład wygrywał po 5-0, 5-0 z różnymi drużynami, a później przegrywał następny mecz lub no to jakieś remisy ze słabymi drużynami. Pogoń na pewno jest, się odbiła od dna, ale jeszcze moim zdaniem sporo brakuje do optymalnej formy, natomiast Cracovia no, będzie miała bardzo ciężki tydzień przed następną kolejką. Ja również zgodzę się z tym, że nie jest to jeszcze do końca przełamanie Pogoni Szczecin. Na pewno w obecnej sytuacji tej drużyny cieszą dwa zwycięstwa i to, że ten zespół potrafił się podnieść, ponieważ ja oglądałem spotkanie z Koroną Kielce i od 36 minuty Pogoń przegrywała 0-1. Wydawało się wtedy, że wielu kibiców, myślę, że taka sytuacja mogłaby mieć po prostu miejsce w wielu klubach,
że gdyby te drużyny znajdowały się w takiej sytuacji jak wówczas Pogoń Szczecin, już rozpoczęłaby gwizdy, rozpoczęłaby obrażanie swoich zawodników. Tymczasem wtedy cały stadion w Szczecinie zaczął dopingować swoich zawodników i doprowadziło to do tego, że Pogoń odwróciła losy tamtego spotkania, wygrała ten mecz 3-1. Zdobycie 5 bramek w Krakowie na pewno jest dość dużym zaskoczeniem i myślę, że czymś, co może zbudować drużynę trenera Gustafsona, ale trzeba jeszcze poczekać. Zobaczymy, jak Pogoń zaprezentuje się chociażby w nadchodzącym spotkaniu z Lechem Poznań i wtedy będzie można dopiero mówić, czy Pogoń faktycznie wyszła z tego dołka, czy Pogoń ponownie będzie aspirowała do grania o najwyższe cele w Ekstraklasie. Myślę, że ze względu na te porażki odnoszone na początku sezonu, może nie o samo mistrzostwo, ale do takiej realnej walki o miejsca w top 3 lub top 4 zespół trenera Gustafsona może się włączyć. Na pewno na minus trzeba ocenić debiut Kamila Glika. Wydawało się, że taka persona zapewni spokój, zapewni większą stabilizację w drużynie Jacka Zielińskiego. Tak się tymczasem nie stało. Wielu kibicom wydawało się, że Kamil Glik z automatu wejdzie do Ekstraklasy i właśnie sprawi, że wyniki Krakowi się poprawią, że ten zespół zacznie tracić mniej bramek i że za chwilę wszyscy zaczniemy rozważać Kamila Glika w kontekście powołania do reprezentacji Polski. Myślę, że jednak taka dyskusja nie będzie miała miejsca i jednak Michał Probierz nie powoła go na nadchodzące mecze reprezentacji Polski. No właśnie, do Kamila Glika chciałem teraz trochę szerzej nawiązać, ponieważ tak jak mówiliśmy i wy mówiliście, to był jego debiut ponowny w Ekstraklasie, debiut w barwach Krakowi. Ogólnie, bo wiemy, że to jest zawodnik z tego transferem, dużo osób się nie zgadzało, dużo osób negowało. Bardziej mówiono, że to jest zawodnik, który przychodzi, by zrobić Krakowi PR i nabić trochę wyświetlenia w social mediach, trochę liczby podreperować i zwiększyć zainteresowanie wokół klubu, ale wbrew pozorom, tak jak mówiłem też, to jest zawodnik, który swoim doświadczeniem może w Ekstraklasie dużo Krakowi pomóc. No ten mecz, tak jak mówił Jacek Zieliński na konferencji prasowej po meczu, że to było wrzucenie na konia przysłowiowe Kamila Glika tym meczem, ponieważ cały zespół prezentował się bardzo słabo. Ale też Kamila Glika nie ma co też mocno to tutaj jakby nie rzucać o niego winy, bo on też zaprezentował się w spotkaniu nie najlepiej. No, jak już traci się 5 bramek, to żaden z obrońców raczej nie gra dobrze, chyba żeby strzelił, nie wiem, by się skończyło z 5-3 jak meczu właśnie Rakowa z Buchem i 3 bramki strzelił obrońca, no to inna sprawa, no ale takiego wydarzenia to nie było dawno i raczej dawno nie będzie, więc tak. No jak oceniacie występ Kamila Glika w tym spotkaniu po prostu? Czy to na pewno udany debiut to nie był, ale czy widzicie jakby w Kamilu Gliku w najbliższych tygodniach tego lidera defensywy w przypadku oczywiście nieobecności Jakuba Jugasa, czy też uważacie, że jak Czech wróci, to że Kamil Glik usiądzie na ławce? Bo mi się wydaje, że mimo wszystko Kamilowi Glikowi czegoś jeszcze brakuje, tego ogrania, tego treningu, że może to być jeszcze zawodnik, który na ten moment nie wróci tak szybko do jedenastki pasów, przynajmniej po powrocie kapitana drużyny z Krakowa. To, co teraz powiem, trochę będzie odbiegało od tematu meczu Krakowi z Pogonią Szczecin, ale miałem okazję kiedyś komentować spotkanie KTS-u Weszło, w którym debiutował Marcin Burkhardt, zawodnik z doświadczeniem na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Marcin Burkhardt przez większą część swojej kariery grał na pozycji środkowego pomocnika, ale w tamtym spotkaniu ustawiony był na środku defensywy i miałem okazję słyszeć wszystko to, co działo się na boisku. I Marcin Burkhardt odpowiednio ustawiał kolegów, krzyczał do nich, motywował, przestawiał i widać było, że to jego doświadczenie sprawia, że ci piłkarze obok niego po prostu rosną, czują się pewniej i to oczywiście przekładało się na wyniki tej drużyny i porównałbym to również do Kamila Glika w Krakowie, do piłkarza, który ma olbrzymie doświadczenie z włoskich boisk, do piłkarza, który z Monaco grał w półfinale Ligi Mistrzów. Samo doświadczenie Glika i jego walory, można powiedzieć, mentalne sprawią, że jednak Krakowia w następnych tygodniach będzie się prezentowała lepiej, ale jednak też uważam, że Kamil Glik potrzebuje czasu. Być może będzie czasami teraz podczas przerwy reprezentacyjnej, myślę, że byłyby dla niego dobre
sparingi właśnie drużyny Jacka Zielińskiego, jeśli w takich Krakowia będzie miała możliwość wystąpić. No właśnie w przypadku Glika ważny jest każdy trening, każdy sparing, tak naprawdę też każda minuta sprawia, że Glik wraca do odpowiedniej dyspozycji i myślę, że jeszcze na poziomie ekstraklasy będzie piłkarzem, który sporo może dać drużynie Jacka Zielińskiego. No bo jeśli chodzi o takich wiekowych zawodników w Ekstraklasie, no to może też odwołam się do drużyny po drugiej stronie krakowskich Błoni, Wisły Kraków. Przez wiele lat kimś takim ważnym dla Wisły był Arkadiusz Głowacki, który pomimo zaawansowanego wieku wiele dawał tej drużynie i myślę, że jeszcze w najbliższym czasie Kamil Glik może to samo dać, tylko że w Krakowie. No to czy sądzicie, że czy Glik może stracić miejsce w składzie? No, zdziwiłbym się, gdyby po jednym meczu no, wykonaniu Glika, no, oczywiście, że obrona nie można, trzeba oceniać katastrofalnie, jednak za tyle straconych goli, no to jednak stricte wykonaniu Glika po prostu przeciętnym, niczym nie pomógł. Może jakoś bardzo niczego nie zepsuł, no, ale jednak od takiego zawodnika oczekuje się o wiele więcej. No to zdziwiłbym się, gdyby jednak no, kompletny hit transferowy, kompletna gwiazda rozmówca do Krakowi stał wstawiona po jednym słabym meczu, nieważne jak katastrofalny wynikowo on by nie był medialnie. No to byłby trochę strzał w stopę i w kontekście drużyny i też podejście samego Glika, gdyby już na następnym meczu zaczął spotkanie na ławce, więc dla mnie to jest opcja nierealna. A dalej w kontekście całego sezonu, to jednak mimo wszystko Glik dalej jest postacią, która ma takie doświadczenie, takie umiejętności, mimo wieku, no to w Ekstraklasie jest inny styl gry, który powinien mu bardziej pasować. Patrząc na to, że zawsze mówiło się o nim, że to jest taki stereotypowy walczak, a jednak w Ekstraklasie wielu takich się sprawdzało i nadal się sprawdza. Także on jeszcze, jestem przekonany, że pokaże umiejętności w Krakowie mimo już upływu lat. No a ten debiut no to po prostu będzie takie powiedzmy, że złe, miłego początki. No tylko, że niestety dla Krakowi samego Glika jednak bardzo złe początki. Odnosząc się jeszcze na chwilę do Pogoni Szczecin, wracając troszkę do tematu portowców, powiedziałbym parę słów na temat lewego obrońcy Leonardo Kutrisa, który ostatnimi czasy prezentował się bardzo średnio i generalnie wydaje mi się, że po tym, jakie sygnały ostatnimi meczami wysyłał Leo Bobrzes, kiedy albo grał w pierwszym składzie, albo wchodził na boisko z ławki, czy jako środkowa obrońca, czy jako właśnie lewy, to prezentował się moim zdaniem dobrze i zasługiwał chociaż na to, żeby dostawać więcej minut ogólnie jako on, bo bardzo mało gra Leo Bobrzes ostatnimi czasy właśnie od przyjścia Kutrisa. Na początku co prawda Grek miał bardzo dobrą formę i cały czas trwał jakąś asystę, liczby ogólnie. Wyglądało to całkiem nieźle, ale zupełnie szczerze ostatnimi czasy bardzo mocno zleciał z formy na tyle, że w wielu meczach siadał na ławce, no wielu, no paru meczach dosłownie nie było argumentu za tym, żeby tego Kutrisa do składu przywracać, bo naprawdę Bobrzes z moim zdaniem prezentował się lepiej ostatnimi właśnie czasy od byłego zawodnika Olympiakosu między innymi i właśnie moje pytanie jest takie, czy gdyby od Was zależał wybór lewego obrońcy w składzie Pogoni, to czy postawilibyście tak samo na Kutrisa, tak jak to zrobił Jens Gustafsson, czy jednak na Bobrzesa, no bo tak jak właśnie wspomniałem, Kutris nie miał ostatnimi czasy zbyt dobrej formy i mógłby prędzej usiąść na ławce niż Bobrzes. Stało się odwrotnie, trochę gra za zasługi mi się wydaje, no bez oczywiście urazy dla Leonardo Kutrisa, który dobrym zawodnikiem jest, ale tak jak wspominam właśnie, no trochę jednak mi się wydaje, że brakowało niego formy ostatnimi czasy i bardziej mi postawił na Bobrzesa. No jakie jest wasze zdanie w tym temacie? No ja mimo wszystko jednak dałbym szansę Grekowi trochę odpocząć i ustabilizować formę, no bo jednak w porównaniu do tego, że no oczekiwanie było bardzo duże, no przecież Kutris ma w CV zespoły, które w Ekstraklasie znaczyłyby bardzo dużo. Tam jest Olympiakos, czy Majorka między innymi, bodajże też Fortuna Düsseldorf, jeśli się nie mylę. Oczywiście, że on miał parę gorszych lat, no to jednak CV absolutnie topowym, no i nie jest to zawodnik stary. No to mimo wszystko nie prezentuje się on aktualnie jakoś bardzo dobrze. No ale Borges pokazywał, że potrafi mieć dobre mecze
Mimo tego, że no, w pewnym momencie wydawało się, że odejdzie z klubu, no chociażby w rewanżu z Chętem się dobrze prezentował, o czym z tego co pamiętam, nawet mówiliśmy parę tygodni temu. Także w obliczu tego, że Greg nie prezentuje się w dobry sposób, no to jednak jego brazylijski konkurent do miejsca w składzie na lewej obronie powinien otrzymać większą szansę. Choć też nie jestem 100% przekonany, że zaprezentowałby się dużo lepiej, no ale jednak Kutris moim zdaniem powinien trochę odpocząć, bo to nie jest zły piłkarz, ale no nie jest dobra jego gra. W ogóle od przyjścia do Pogoni pół roku temu jakoś nie zachwyca. Ostatnie parę meczów, takie bardzo, bardzo nijakie. Może minimalnie się poprawiła jego gra, jak Pogoń zaczęła wygrywać te dwa ostatnie mecze, no to jednak jak Pogoń szorowała dno tymi czterema porażkami z rzędu, to on też nie wyglądał zbyt dobrze. Ja akurat uważam, że w przypadku Kutrisa temu zawodnikowi przydałoby się odpocząć, obejrzeć mecz z perspektywy ławki rezerwowych i w pełni zgadzam się z tym, że Leo Borges zasługuje na więcej minut. Tak, widzę, że się ze mną zgadzacie, a w tym czasie przejdziemy do meczu lidera. Przez wielkie L można powiedzieć, bo Śląsk Wrocław nie przegrywa już od 6 spotkań. I kolejny mecz z Piastem Gliwice, kolejny wygrany, mimo że mógł być wygrany wyżej, to tak się nie stało. No, tak jak wspomniałem, Śląsk wygrywa 6 spotkanie z rzędu. Po bramce Matiasa Nauela, świetna gra dwójkowa w tym przypadku. Nauel poprowadził piłkę, podał do Erika Exposito, który wystawił mu piłkę, futbolówkę właśnie idealnie na strzał wewnętrzną częścią stopy na no po prostu okienko, no nie będę tutaj jakoś mocno owijał w bawełnę, bardzo piękny strzał piłkarza, byłego piłkarza Villarrealu, który w Śląsku przeżywa już, no można powiedzieć, swój lepszy moment, bo był moment, kiedy był bardzo zawodnikiem bardzo zawodzącym, który no właściwie no nie pokazał tego, czego po nim oczekiwano. Teraz w końcówce poprzedniego sezonu, jak i teraz, prezentuje się bardzo dobrze i to jest zawodnik, który w końcu wyszedł na odpowiednie dla siebie tory. Wracając do spotkania, Śląsk najpierw strzelił bramkę, no rozkręcał się bardzo powoli, bo Piast miał swoje sytuacje na początku spotkania także, ale wyglądało to w miarę dobrze, jakby Śląsk to spotkanie kontrolował, no może nie w pełni, ale miał wydatnie pod kontrolą to, co się na boisku dzieje, ponieważ kiedy wyleciał z boiska Arkadiusz Pyrka tak pod koniec pierwszej połowy, to w drugiej połowie, mimo tego, że Śląsk lekko no, odpuścił, trochę już nastawiał się na to, że ten mecz wygra bardzo łatwo i powinien nawet, myślę, że bramkę stracić po tym, ile sytuacji Piast sobie wykreował. Tak dalej, Śląsk mi się wydaje, że nad tym meczem kontrolował, miał kontrolę właśnie, wiedział jak go wygrać, no i w końcówce Erik Exposito, lider klasyfikacji strzelców, w tym spotkaniu wyjątkowo bez bramki, zmarnował rzut karny, przestrzelił w dwóch dobrych sytuacjach, no jedną bardzo ładną wybronił mu Franciszek Plach, no może to nie było to jakieś mega trudne uderzenie, bo to dla takiego bramkarza myślę, że był kasmasem, ale dalej musiał się Słowak wyciągnąć na wyżyny swoich umiejętności, albo przynajmniej na jakąś część swoich umiejętności, bo ten strzał, no, mimo że bliżej środka niż okienka, to dalej był bardzo niebezpieczny. No, ogólnie Śląsk w spotkaniu grał dobrze i nie będę tutaj ukrywał, że zasłużenie są obecnie liderami w Ekstraklasie. No i kto wie, no, bardziej się spodziewam tego, że może nie tak brutalnie jak Wisła Płock, ale patrząc na to, jak już formę traci Erik Exposito, to zaraz może się rozpocząć równia pochyła w dół. No nie będę tutaj też jakoś mocno Śląska chciał krytykować, no bo mówiłem, dobre spotkanie za nimi, ale widać jednak symptomy tego, że powoli ta forma może zaczynać się kończyć. Mimo tego, że mi się wydaje, iż no już kontrolowali ten mecz, no Piast nie był w ogóle stroną, która, no dobra, były momenty, gdzie Piast dominował. Fakt, ale dalej mi się wydaje, że Śląsk przy obecnej formie, przy tym, że Erik Exposito jeszcze no nie stracił jej do końca, bo o ile to nie jest tak, że zawodnik będzie strzelał co mecz 1000 bramek, no to jest akurat bardzo wiadoma
kwestia. Jednak no, mógł w tym meczu pokazać się z troszkę lepszej strony, no, zanotował asystę, w ogóle prezentował się całkiem nieźle, ale w innych meczach poprzednich prezentował się jeszcze lepiej. I powoli myślę, że ta forma, tak jak mówię, już jest trochę przez niego tracona. Ale no też może wy coś macie do powiedzenia więcej na temat tego spotkania, więc oddaję wam głos. Co sądzicie o spotkaniu Śląska-Wrocław z Piastem Gliwice? Jeśli chodzi o mecz Śląska-Wrocław z Piastem, to tutaj w pełni się zgodzę z tym, co powiedziałeś. Powoli Śląsk zaczyna już, mówiąc kolokwialnie, zjeżdżać z tej swojej najlepszej dyspozycji, chociaż ona jeszcze w spotkaniu z Piastem Gliwice dała podopiecznym Jacka Magiery 3 punkty. Jeśli chodzi o zespół z Wrocławia, Śląsk swój marsz na szczyt Ekstraklasy rozpoczął od pokonania Lecha Poznań 3-1, ale uważam, że Śląsk nie skończy tak jak Wisła Płock, która przez pewien czas prowadziła w poprzednich rozgrywkach. Myślę, że możemy cofnąć się do sezonu 2021-22, kiedy to Śląsk również prowadził w Ekstraklasie i ta detronizacja drużyny Jacka Magiery wyglądała dość spektakularnie przez Lecha Poznań. Macieja Skorży, który wówczas wygrał efektownie na Bułgarskiej 4-0. Jestem przekonany, że prędzej czy później ta porażka Śląska-Wrocław nadejdzie. Ten zespół oczywiście prezentuje się naprawdę dobrze na początku tego sezonu, ale myślę, że jednak jakość kadrowa tej drużyny skłania mnie ku stwierdzeniu, że zespół ten zakończy rozgrywki w środku tabeli. Mogę tylko dodać, że się zgadzam. Śląsk to jest taka drużyna, która po prostu miała, nie pierwszy raz się zdarza, że drużyna, która jest uważana za średniaka, czy taką drużynę, która raczej będzie co najwyżej biła się o to, żeby nie spaść z ligi, ma taki pik na początku sezonu, ale później ta sytuacja się już znacznie bardziej normalizuje, można powiedzieć. Dalej Lech, Raków czy Legia mają jeszcze chociażby po 2 mecze zaległy, a Śląsk wygląda coraz gorzej. Chociaż mimo tego trzeba jednak w pewnym sensie docenić tą wygraną w Gliwicach, no bo oprócz wygranej Lecha w pierwszych 5 sezonu, to bodajże Piast miał serię chyba 20 meczów bez porażki czy coś takiego, czy jeszcze więcej, więc to mimo wszystko jest jakieś osiągnięcie, no to jednak czysto z poziomu sportowego i z poziomu gry, no to to już wygląda coraz słabiej, jeśli chodzi o Śląska Wrocław. Właściwie już momentami spuszczą, nie wyglądało to tak dobrze, a z Piastem, który ma wybitny problem ze strzelaniem bramek, no i przez pół meczu grał w dziesiątkę, a Śląski tak mu więcej bramek nie wbił. No to jednak wydaje mi się, że Śląsk powoli już będzie leciał w dół, choć no mimo wszystko seria 6 zwycięstw, jaką obecnie Śląsk ma, bazując na to, że w pierwszych 3 kolejkach nie wygrał żadnego, no to jest jednak imponujące, bo właściwie już teraz, no, może będę uważał z powiedzenia, że zapewni sobie utrzymanie, bo pamiętam, co się stało z Wisłą Płock rok temu, ale no, będą zdecydowanie bliżej tego utrzymania niż rok temu. Jeśli nie wpadną w jakiś ogromny dołek, to właściwie cel na sezon jedyny realny, czyli utrzymanie już mają w garści, no bo raczej ciężko liczyć, że będą mieli formę typu punkt 80 czy 2 punkty na mecz i że nie wiem, awansują do pucharów. Wydaje mi się, że taki spokojny środek tabeli to jest to, co Śląsk będzie czekać w tym sezonie. No może trochę przesadziłem z tym, że powiedziałem, porównałem właśnie Śląska-Wrocław do Wisły Płock zeszłego sezonu, bo tutaj mi się wydaje, że skład jest troszkę bardziej jakościowy i że no nawet jak Erik Exposito opuści Śląsk-Wrocław, to nie będzie takiej dysproporcji jak z Wisłą Płock w przypadku Dawo, chociaż tutaj taka lekka analogia mi się wydaje, że jest. A tak w ramach ciekawostki jeszcze do tego tematu powiem, że Śląsk w tej chwili, no właśnie pokonując Piasta, właśnie można powiedzieć, że skompletował już połowę swoich punktów z poprzedniego sezonu. Jakby 38 punktów wtedy, teraz już 19 po 9 kolejkach. No, Śląsk wraca może na dobre tory, chociaż mi się wydaje, że nie do końca, ale przechodząc do kolejnego tematu, to Patrick Olsen, czyli zawodnik właśnie Śląska, środkowy pomocnik, który w poprzednich 2 sezonach był kluczowym zawodnikiem dla właśnie Śląska-Wrocław, bo był to zawodnik, od którego budowę drugiej linii się rozpoczynała się od niego. No, nie ma co ukrywać, że było inaczej, bo Patrick Olsen był, no,
takim reżyserem gry w Śląsku. Ostatnimi czasy się to zmieniło, częściej siedział na ławce, były kontuzje. Teraz wchodzi, no i nie pokazuje się może ze złej strony, ale nie jest już tak wyróżniającym się zawodnikiem, jak kiedy do Śląska przychodził. No i właśnie, jak oceniacie występ w wykonaniu Olsena i ogólnie jego formę od początku sezonu? No to jeśli chodzi o Olsena, myślę, że jego formę można porównać do dyspozycji całego Śląska Wrocław, że jednak od spotkania z Lechem Poznań Śląsk, podobnie jak Patryk Olsen, prezentuje się zdecydowanie lepiej. Jest to cenny zawodnik dla trenera Jacka Magiery. Myślę, że jego miejsce w wyjściowej jedenastce nie powinno być w ogóle kwestionowane. Najważniejsze dla Śląska jest to, że zespół ten nadal punktuje i myślę, że nie będzie tutaj jakichś większych zmian. Olsen zachowa swoje miejsce w wyjściowym składzie. No to jeszcze w temacie Piasta myślę, że zahaczymy o Aleksandrosa Katranisa, który po raz kolejny, właściwie kolejny sezon zaczyna jako podstawowy obrońca Piasta Gliwice, drużyny Aleksandra Wukowicza. No i to jest po raz kolejny zawodnik, który wygrywa rywalizację z Jakubem Holubkiem, który swego czasu jeszcze w barwach Piasta był wyborem numer jeden niekwestionowanym, na tyle, że nie miał żadnej konkurencji w składzie. Przyszedł Katranic z Saint-Étienne i jest to zawodnik bardziej ofensywny niż Holubek. Gra, mi się wydaje, że lepiej ogólnie, więc ten skład uzasadniony, dlaczego on w pierwszym, a nie Holubek. Ale tak jakbym miał was spytać tak ogólnie w temacie Katranica w tym sezonie, czy to jest zawodnik, który ma formę na tyle dobrą, żeby przez te parę, chociaż parę miesięcy, Piast nie zastanawiał się nad kupnem lewego obrońcy. No nawet jak za Holubka, to Katranic byłby dalej tym podstawowym obrońcą, nawet gdyby właśnie, mówię, tak jak Jakub Holubek pożegnał się z klubem i zamiast niego przyszedł ktoś inny. To właśnie moje pytanie brzmi tak: jak oceniacie formę Katranisa i czy to jest zawodnik, który jest mniej więcej w top 10 na swojej pozycji w lidze? Bo może być nawet o to trudno, ale też bym się spierał z tym, bo to zawodnik, który w Ekstraklasie sobie jakoś udokumentował. No właśnie, jak patrzycie na tą sprawę, jak oceniacie Katranisa w tym sezonie? Uważam, że Katranis zdecydowanie jest zawodnikiem, którego można umieścić w top 10 obrońców, w top 10 lewych obrońców w naszej Ekstraklasie. Świadczą też o tym minuty, to, że po prostu sam trener Wukowicz na niego stawia, bo tak naprawdę tylko meczu z Radomiakiem Radom nie rozpoczął on w wyjściowym składzie, wtedy rozegrał tylko 10 minut, a tak Katranis zazwyczaj jest pierwszym wyborem Wukowicza i myślę, że prezentuje się na tyle przyzwoicie, że tutaj nie będą miały miejsca jakiekolwiek ruchy, roszady personalne na pozycji lewego obrońcy w drużynie Piasta. No dobra, czyli możemy przejść już do kolejnego tematu, czyli kolejnego meczu, mecz ŁKS Łódź, Jagiellonia Białystok. Emocjonujący mecz, w którym wszystko układało się właściwie pod Jagiellonię, a skończyło się remisem. No, goście z Białegostoku, którzy czysto piłkarsko byli lepsi, bramkę stracili jako pierwsi za sprawą Kaja Tejana, który świetnie się przepchał po tym, jak dostał piłkę prostopadłą do pola karnego Jagiellonii i zdobył swoją drugą bramkę w tym sezonie Ekstraklasy. Nie prezentował się on źle, jednak mi się wydaje, że Jagiellonia miała więcej dogodnych sytuacji i to też było widać. Dla wszystkich, którzy oglądali ten mecz, to widzieli. Więc trochę dziwne było, że na przerwę Jagiellonia schodzi z remisem. No troszkę niezasłużone, chociaż ŁKS też najgorzej się nie prezentował, co by nie mówić. Ale w końcu przyszło to, co się należało Jagiellonii, bo w drugiej połowie Afmiko Pululu strzelił swoją drugą bramkę w tym spotkaniu i prowadził Jagiellonię na prowadzenie. Jagiellonię, która od 35 minuty grała w 10 po tym, jak... Przepraszam, grała w przewadze, bo ŁKS grał w 10 po drugiej żółtej kartce dla Angela Hottiego. Zawodnik, który, jak wiemy, prezentował się całkiem nieźle w poprzednich spotkaniach. Teraz szybko zapał dwie żółte kartki i całą drugą połowę ŁKS grał w 10. No ale o dziwo, mimo że ŁKS nie grał jakoś zbyt dobrze w drugiej połowie, bronił się głównie i jak tę bramkę stracił, to niespodziewanie się przebudził i bardzo mocno Jastrzębie wchodził w pole karne Jagiellonii Białystok. Nagle wywalczyli karnego i karnego, który był bardzo ważny dla tego, jak się skończył ten mecz, bo ten remis można na pewno okrzyknąć się zwycięskim meczem, bo w meczu, który się nie układał, w meczu, w którym ŁKS grał w 10, strzelił bramkę w doliczonym czasie gry rzutu karnego.
przy własnej publiczności i kończy się 2-2, więc ŁKS póki co przegrywa mecze w Ekstraklasie, ale na swoim stronie przegrał tylko raz z Wartą Poznań i jest to na pewno nie najgorszy wynik, jak patrząc na to, jak ŁKS w perspektywie całego sezonu się prezentuje. No, nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi właśnie o ŁKS w tym sezonie, nie jest to zespół, który się prezentuje najlepiej, nie jest to zespół, który trzyma najlepszą formę. Przegrał między innymi z Puszczą Niepołomice właśnie. Bez uraz dla tego klubu, nie mówię, że jakby nie mam ochoty tutaj tego klubu lekceważyć, no i też no trochę, nie wiem jak to powiedzieć, w tej chwili na pewno nie jest to zespół, który jest w tym stronie słaby, na pewno nie jest gorszy od ŁKS-u, co pokazał ich bezpośredni mecz, ale ŁKS myślę, że jak na to, jakie były apetyty duże, jak był walczony ten awans do Ekstraklasy, to trochę na razie oczekiwania są były zbyt wysokie, przynajmniej moje. Myślałem, że to będzie zespół środka tabeli przed sezonem. No, trochę się pomyliłem, mi się wydaje. No, to nie jest koniec sezonu, ale no jednak na razie ŁKS nie daje podstaw, żeby wierzyć w nich o coś więcej niż walkę o utrzymanie. Na razie dawał ich po tych 9 kolejkach, po tej części na razie początkowej sezonu, że to będzie zespół, który będzie faworytem do walki, w cudzysłowie, do walki o ostatnie miejsce w Ekstraklasie. Czy będzie najgorszy w tym sezonie zespół? No, przekonamy się, zobaczymy, jak będzie. Więc, ale też oddam wam głos, jak oceniacie to spotkanie w wykonaniu ŁKS-u i Jagiellonii. ŁKS zdecydowanie pokazał już na początku sezonu, że będzie to drużyna walcząca o utrzymanie w Ekstraklasie, ale też są takie mecze, w których zdobyty punkt smakuje jak 3. Drużyna pokazuje charakter, kibice są zadowoleni, można się cieszyć z zdobytego punktu i myślę, że zdecydowanie można tak powiedzieć o ŁKS-ie w meczu z Jagiellonią. Mieli podgórkę, grali w 10, no i też w dużej mierze dzięki znakomitej dyspozycji Aleksandra Bobka udało się to spotkanie zremisować. Ja może tylko jeszcze od siebie dodam, że no, ŁKS powinien być bardzo mocno zadowolony z tego remisu, bo jeszcze przecież równie dobrze mógł być karny dla Jagiellonii w końcówce i ta radość po rzucie karnym wykonanym przez Ramireza byłaby próżna, tak zawsze punkt może dawać dużo w kontekście utrzymania, no to jednak jak mówiłem, że ruch moim zdaniem bardzo możliwe, że spadnie, nie jest oczywiście nic, no ale jednak wiele to wskazuje, no to nie wiem co powiedzieć o ŁKS-ie, no niby punkt więcej, ale optymalnie tym krajem jeszcze gorzej. Gdyby nie to, że też Kai Tejan w końcu trafił do bramki w tym spotkaniu, no to też mogłoby być różnie i byłbym bardzo zdziwiony, gdyby któryś z tych Beniaminków, a w ogóle nawet jestem w stanie uwierzyć, że oba nie wrócą z powrotem do pierwszej ligi, bo no kadrowo występami, no rozegrały już prawie 10 kolejek, więc można chyba je już powoli oceniać, patrząc na to, że cel mają tylko jeden, czyli utrzymanie, że no to prawdopodobnie nie wypali. Oczywiście, że w marcu czy w kwietniu możemy być w kompletnie innej sytuacji na obecną chwilę. Ani zespół z Łodzi, ani z Chorzowa nie mają jakichś wielkich szans na utrzymanie moim zdaniem, a już ta Puszcza, która była skazana na pożarcie, moim zdaniem prezentuje się najlepiej, mimo tego, że też oczywiście jest w niezbyt komfortowej sytuacji. W tym meczu w barwach ŁKS-u przebudził się Pirulo, zawodnik, którego w tym podcaście no, trochę już razy krytykowaliśmy, bo były po nim dosyć duże oczekiwania względem jego osoby, tego jak gra, tego jak się prezentował w pierwszej lidze, bo jak znaliśmy tego zawodnika już z Ekstraklasy, to sądziliśmy, że po tylu latach na zapleczu może wejdzie i uda mu się być kimś, kim jeszcze nie był. No, na razie jest to ciężko, ale w tym meczu pokazał się nawet z niezłej strony. Jako prawy skrzydłowy prezentował się całkiem dobrze. No, była sytuacja, którą powinien skończyć golem 1-0 w pierwszej połowie na początku spotkania, ale nie było to też tak, że ta sytuacja kompletnie zmienia obraz tego, jak się w tym meczu prezentował całokształtowo. No, ale myślę, że ogólnie można powiedzieć o tym Pirulo, że nawet jak zagrał średnio, to jak na siebie w tym sezonie zagrał całkiem dobrze. Co sądzicie o spotkaniu w wykonaniu Hiszpana, o jego występie przeciwko Jagiellonii?
Na pewno Pirulo jest zawodnikiem, który na poziomie pierwszej ligi zaliczał się do ligowej czołówki i zdecydowanie świadczyły o tym liczby. Póki co w Ekstraklasie ich nie ma. Słyszałem, że w waszym podcaście był krytykowany i jak najbardziej słusznie. Początek sezonu nie był dobry w jego wykonaniu, no ale jeśli chodzi o przebłyski w wykonaniu tego zawodnika, to można już wspomnieć sam początek meczu, a konkretnie jego kapitalny rajd, którym ośmieszył praktycznie całą defensywę Jagiellonii Białystok i jednak nie udało mu się zdobyć bramki. Ten strzał był trochę zbyt lekki i ostatecznie bardzo dobrze interweniował Alomerowicz. No ale zobaczymy, być może taki występ wpłynie pozytywnie na sferę mentalną Pirulo, jak i całego ŁKS-u. Myślę, że akurat ten remis jest wynikiem, który bardzo należy doceniać, ale właśnie to jest spotkanie, na którym można zacząć budować, więc być może niebawem Pirulo zacznie również poprawiać swoje liczby na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Jeszcze jeden Hiszpan, myślę, że zapisał się dobrą grą w tym spotkaniu, popisał się, myślę, no może niekoniecznie przez cały mecz, ale pewno w kontekście całego sezonu. Jest to zawodnik, który, na którego można spojrzeć pewno przychylnym okiem w przypadku Jagiellonii Białystok, jeden z paru nowych twarzy w ekipie z Białegostoku. Między właśnie chodzi o Adriana Digeza, zawodnika, byłego zawodnika SC Ponferradiny, który razem z swoim byłym kolegą klubowym i jednocześnie obecnym kolegą klubowym Halim Naranjo dołączyli do Białegostoku. Digez w pierwszym spotkaniu z Rakowem prezentował się bardzo kiepsko. Jedną bramkę Rakowowi właściwie dał w prezencie, ale od tamtego momentu prezentował się całkiem dobrze. No, w tym meczu sprokurował rzut karny, ten kluczowy rzut karny, przez co można powiedzieć, że zagrał ogólnie słabe zawody. Ale no też jeżeli chodzi o całokształt, na pewno nie wyglądało to najgorzej i jest to zawodnik w szczególności przede wszystkim lewonożnych, co jest obecnie, jeśli chodzi o środkowych obrońców w nowoczesnym futbolu, towar deficytowy i lepiej mieć jednego tego lewego środkowego obrońcę z lewą nogą niż nie mieć, w szczególności kiedy chce się grać piłką od własnej bramki, kiedy chce się piłkę przetrzymywać długo, czy kiedy chce się grać podaniami, nawet kiedy potrzeba zagrać dobrą piłkę bezpośrednią. To piłkarz z dobrym podaniem, z dobrze ułożoną lewą nogą przy lewej stronie lepiej będzie nią operował niż zawodnik prawonożny. Więc moje pytanie brzmi tak, jak oceniacie występ właśnie Digeza w spotkaniu z ŁKS-em? Czy rzeczywiście był on taki słaby, żeby mówić o nim jako jeden z gorszych w wykonaniu Hiszpana w tym sezonie? Albo nawet oprócz, nie licząc meczu z Rakowem, najgorsze? Czy jednak widzicie to zupełnie inaczej? Czy w tej chwili Digez zaprezentował się w waszych oczach dobrze, jeśli chodzi o spotkanie z Jagiellonią, z ŁKS-em, przepraszam. Jeśli chodzi o występ tego zawodnika w meczu z ŁKS-em, to na pewno jego ocenę determinuje błąd, mianowicie faul, po którym został podyktowany rzut karny dla ŁKS-u, ale myślę, że to słabsze spotkanie nie wpływa na ocenę ogólną początku sezonu w wykonaniu tego zawodnika. Myślę, że jego transfer do Jagiellonii Białystok można zaliczyć jako udany, podobnie jak w przypadku transferu Pululu. No i jeśli chodzi o Digeza, to uważam, że niewielu stoperów w Ekstraklasie ma tak dobre długie podania jak właśnie Digez i osobiście uważam, że pod tym względem no może on konkurować jedynie z Bartoszem Salamonem. Generalnie ja się zgodzę z tym, co sugerowałeś, że dobrze, że jest to jeden z jego gorszych meczów na tle no, słabego, sobie powiedzmy to wprost, ŁKS-u. Ani on, ani Matysik jakoś się nie zaprezentowali dobrze, plus żółta kartka na koncie, więc no, mecz w wykonaniu dosyć słaby, może nie jakiś bardzo słaby, ale mimo wszystko przez wzgląd na to, z kim grał i że jego rywalem był chociażby taki Kaiteja, no to dwa gole stracone z taką drużyną, mimo wszystko nie można tego podpiąć pod dobry występ. No czyli teraz przechodzimy już do kolejnego spotkania, jakim był mecz Radomiaka Radom z Puszczą Niepołomice. I jak właśnie o tym meczu możemy zacząć, tak, to był to dosyć niemawy początek w wykonaniu gospodarzy tego spotkania, właśnie Radomiaka, którzy do 25 minuty grali, no co by nie mówić, przeciętnie, no na tle Puszczy, która prezentowała się znacznie lepiej, mi się wydaje. Z tego jak ten mecz oglądałem, to Puszcza miała dużo sytuacji, no nie, no dobra, może nie też aż tak dużo, żeby ten mecz
zamknąć już w pierwszym kwadransie, ale był to moment, kiedy puszcza prezentowała się lepiej, kiedy wiadomo, jak kiedy miał piłkę, szybko ją tracił i generalnie bardzo słabo się prezentowali do momentu, kiedy wywalczyli rzut karny, mianowicie Rafał Wolski został sfaulowany w narożniku pola karnego, no i poszedł sam poszkodowany do jedenastki, którą zmarnował, ale generalnie obudziło to trochę to Radomiaka, ponieważ od tamtego momentu zaczęła się nawałnica na bramkę Oliwiera Zycha. Żadnej bramki do przerwy, młody bramkarz pożyczony z Aston Villa do Puszczy Niepomice nie puścił, puścił on dopiero w 50 minucie, kiedy Pedro Henrique skierował piłkę do pustej bramki, którą wystawił mu Lisandro Semedo po dosyć dobrej akcji Radomiaka, chociaż to była bramka dopiero na wyrównanie, bo minuty wcześniej bramkę dla Puszczy, czyli Łukasz Sołowiej. No ogólnie nie było to jakieś powiewające spotkanie. Radomiak może nie prezentował się tak dobrze jak w ostatnich spotkaniach, to na pewno naciskał na Puszczę i starał się to spotkanie wygrać. No naprawdę, może nie, że brakowało niewiele, bo troszkę jednak Radomiakowi zabrakło tego, czego... To, co Radomiak miał w poprzednich spotkaniach, to na pewno tutaj nie było to do końca wypuklone, na pewno, ale bym powiedział tak, że to nie było też najlepsze, właśnie ani najlepsze, ani najgorsze takie pośrodku spotkanie. Myślę, że takie w miarę okej, Radomiaka, no wynik akurat tutaj dla nich nie jest zbyt korzystny. No ile z Puszczą remisowała między innymi Legia, to jednak dla Radomiaka, no tak jak dla każdej drużyny, w sumie jest to strata punktów. No nie mam ochoty tej Puszczy oceniać jako tego najgorszego zespołu, no ale na papierze to jest najgorszy zespół i to też dużo dobrego świadczy o samych zawodnikach, jak i o trenerze Tułaczu, że do tej pory ze wszystkich trzech Beniaminków Puszcza prezentuje się najlepiej, więc zgromadziła najwięcej punktów. No dalej to nie jest wybitna sytuacja, ale jeżeli jakiś Beniaminek ma się utrzymać, na ten moment to jest moim zdaniem tylko Puszcza, bo UKS i Ruch, tak jak wcześniej zwyczajny wspomniał, właśnie no to nie są zespoły, które prezentują no się dobrze w tej lidze, no prezentują się co najwyżej przeciętnie, albo słabo, albo czasami nawet bardzo słabo, ale też tutaj Puszcza prawdę zasługuje na wszelkie uznanie, na brawa. No mówię to po raz kolejny, no bo naprawdę jestem pod wrażeniem, jak ta Puszcza jest, jak ten zespół jest w ogóle budowany, jak to wszystko tam wygląda, bo to jest na razie, no co by nie mówić, ewenement. No były takie zespoły też poprzednio, jak Stal, jak Warta, kiedy wchodziły, ale no z takiego biednego klubu, takiego małego klubu, bo i Warta, i Stal miały historię już wcześniej dosyć bogatą, jak wchodziły do Ekstraklasy po paru latach, to Puszcza wchodzi po raz pierwszy. No i gra bez kompleksów, może nie jest to jakoś wielka wartość do nadal ligi, ale jest to w końcu coś nowego, jakieś odświeżenie, możliwość oglądania nowego zespołu, który radzi sobie nawet całkiem nieźle, jak na to, jakie ma możliwości, więc jeszcze raz wielkie brawa dla nich za to, jak się tutaj sprawują, więc jeszcze raz spytam was o to, jak oceniacie to spotkanie w wykonaniu obu zespołów. Co możecie o nim takiego ciekawego powiedzieć, właśnie jeżeli chodzi o przebieg spotkania? No osobiście wydaje mi się, że Puszcza, podobnie jak zresztą sam powiedziałeś, jest zespołem, który z Beniaminków prezentuje się najlepiej. Jest to zespół, który potrafi, mówiąc kolokwialnie, napsuć sporo krwi drużynom przeciwnym i tak było również w spotkaniu z Radomiakiem Radom. No jeśli chodzi o zespół Puszczy, wydawało mi się, że absencja Kevina Komara sprawi, że zespół ten będzie tracił o wiele więcej bramek. Tak się jednak nie stało. Zych w tej bramce na razie prezentuje się bardzo dobrze i trzeba przyznać, że był to ciekawy ruch zespołu z Niepołomic. Puszcza zdobywa cenny punkt w kontekście walki o utrzymanie i uważam, że jeszcze wiele drużyn będzie miało z nią w tym sezonie ciężko. No i o samym Oliwierze Zychu teraz sobie pogadamy, ponieważ tak jak powiedziałeś, Krzysztof, to jeżeli chodzi o Kevina Komara właśnie wcześniej, zawodnika Puszczy, ale teraz kontuzjowanego, wiemy z jakich względów, nie będziemy tego przytoczyć po raz kolejny, bo naprawdę nie ma sensu, każdy o tym wie. No to spodziewałem się, że Puszcza nie sprowadzi takiego dobrego bramkarza. Znałem Krzysztofa Wróblewskiego z tego, jak prezentował się w niektórych spotkaniach Puszczy w pierwszej lidze. I też w meczu z Rakowem pokazał, że to nie jest pierwszy lepszy ogórek, który wchodzi na bramkę, no wiadomo, debiutował w Ekstraklasie, ale nie jest zawodnik, który jest po prostu graczem, no, który jest bez aspiracji, no na pewno był w stanie coś pokazać od siebie ciekawego, dobrego, nie był to zawodnik, no nie będzie tu nigdy gwiazdy Ekstraklasy, umówmy się, ale nie był to zawodnik najgorszy, a jak widziałem, że Puszcza bierze Oliwiera Zycha, no to pomyślałem sobie, że to może być jeszcze lepszy bramkarz niż był Kevin Komar. No Kevin Komar, który też jest młodym bramkarzem,
ale Oliver Zych po tym doświadczeniu w młodzieżowych zespołach Aston Villa, pewnie po treningach też z zespołem pierwszym Devilans, no na pewno takie wypożyczenie w puszczy jemu dobrze zrobi, bo w końcu pogra sobie na seniorskim poziomie, na wysokim poziomie właśnie w zespole seniorskim, nie tylko w drużynach młodzieżowych. I do tego też mocno pomoże puszczy w potencjalnym utrzymaniu się w lidze, bo to nie jest też zawodnik słaby, tak jak się zdążyliśmy już przekonać. W końcu był w 11 kolejki, właśnie na profilu Ekstraklasy oficjalnym znalazł się jako najlepszy bramkarz w tej kolejce, w 9 kolejce właśnie, tak jak mówię, 9 serii gier. No i naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak Oliver Zych broni i ogólnie tego, jak się prezentuje w tym momencie w barwach puszczy. Jak sądzicie, czy to jest zawodnik, który jest lepszy od Kevina Komara, przynajmniej na ten moment, i jak oceniacie w ogóle jego występ z Radomiakiem? Uważam, że jeśli chodzi o Zycha, to na pewno występ z Radomiakiem był bardzo dobry. Warto też wrócić do meczu ze Śląskiem Wrocław. Tam prawdzie Puszcza Niepołomice straciła 3 bramki, ale 2 z tych 3 bramek padły po rzutach karnych, więc no nie idzie to bezpośrednio na konto młodego golkipera, ale ciężko mi osobiście porównywać go z Kevinem Komarem, ponieważ sam Kevin Komar po prostu rozegrał więcej meczów w piłce seniorskiej. Oliver Zych przez wiele lat bronił barw drużyn młodzieżowych Aston Villa, no a jednak Kevin Komar ma za sobą chociażby bardzo przyzwoity sezon w pierwszej lidze, także uważam, że Komar jest zdecydowanie bardziej doświadczonym zawodnikiem, jeśli chodzi o piłkę seniorską, i będzie musiało jeszcze minąć kilka kolejek, żebyśmy mogli porównywać tych dwóch golkiperów. No tak, no ciężko porównywać na razie Zycha do Komara, no bo to na razie było jedno spotkanie, ale patrząc na to, że w Aston Villa już nawet łapał się na ławkę w Premier League, i to, że no debiut był bardzo udany, obrony karne to jest kwintesencja tej jego występu, no to ma pełen potencjał, żeby Komara przyćmić. Patrzę na to, że on w najbliższym czasie, z oczywistych względów, tego co się wydarzyło, sobie nie pogra, no to Zych ma potencjał, żeby już do końca sezonu bronić bramki Puszczy Niepołomice, choć wiadomo, że to jest transfer tylko czasowy, no bo Aston Villa go później zabierze do siebie, to mimo wszystko, gdyby dał Puszczy utrzymanie swoimi świetnymi interwencjami, gdzie już tym debiutem pokazał, że można po nim oczekiwać dosyć sporo, to chyba nikt nie będzie na to narzekać. O spotkaniu Puszczy z Radomiakiem to już jest wszystko. My przechodzimy do inauguracji kolejki, do piątkowego spotkania rozgrywanego o godzinie 18 na Suzuki Arenie w Kielcach. Miejscowa Korona podejmowała Łódzki Widzew. I co o tym meczu można powiedzieć, to, że Korona bardzo szybko objęła prowadzenie, kontrolowała spotkanie w miarę, ponieważ w końcówce pierwszej połowy rzut karny dla Widzewa, no trochę myślę, powiedział, że może i leciutko naciągany, ale znaczy nie, że leciutko naciągany, tylko bardzo miękki był ten faul Dominika Zatora na bodaj Jordim Sanchezie. No nie będę tutaj tego oceniał, moim zdaniem faul, ale naprawdę bardzo miękki, no tu nie będę się z tą opinią krył, bo naprawdę mi się wydaje, że można było tego karnego uniknąć, jednakże on był wykorzystany, Bartłomiej Pawłowski strzelił bramkę rzutu karnego i też w dalszej części spotkania mi się wydaje, że no myślałem co do Widzewa, że Daniel Myśliwiec, kiedy przejmie ten zespół, to odmieni od razu z góry ten zespół będzie bardzo mocno odmieniony. Tymczasem może i Widzew trzyma piłkę częściej przy nodze, może i kreuje sobie sytuacje, choć nie są one takie groźne i nie prowadzą one też w pełni do zdobycia bramki. No mecz z Krakowią bardzo dobry i liczyłem, że mimo tego, że Korona gra dobrze, to tu będzie jakaś kontynuacja, a tu punkt mi się wydaje, że bardziej, no może też wyszarpane na farcie, to trochę za dużo powiedziane, bo Korona też, mimo że w drugiej połowie była znacznie lepsza i miała tych sytuacji znacznie więcej, powinna ten mecz wygrać. No tutaj myślę, że Widzew no wygrał ten mecz troszkę niezasłużenie, znaczy wygrał, no zremisował. No tu Widzew powinien wyjeżdżać z Kielc bez punktów, przynajmniej moim zdaniem. No nie wiem jak waszym, więc może te wasze zdanie poznam. Jak ocenia się to spotkanie, czy Widzew powinien tutaj wyjechać z punktem, czy jednak, no tak jak macie podobne zdanie co ja, że jednak
Trochę ten mecz wyglądał gorzej niż mecz z Krakowem. No na pewno wyglądał o wiele gorzej, ale czy ten punkt dla Widzewa jest zasłużony? Moim zdaniem zdecydowanie ten mecz wyglądał gorzej niż spotkanie z Krakowią, ale patrząc jednak na przebieg tego całego spotkania, bardziej skłaniałbym się ku temu, że remis jest wynikiem zasłużonym. No dobra, no to teraz jeszcze troszkę o strzelcu bramki, Bartłomiej Pawłowski, piłkarz Widzewa. Wiemy, z czym to się właściwie... No on się kojarzy praktycznie tylko z Widzewem. Zawodnik, który już kiedyś grał w Widzewie, świetna runda jesienna zeszłego sezonu, ogólnie cały świetny poprzedni sezon, mimo tego, że Widzew w pierwszej części sezonu grał jak Pucharowicz albo jak mistrz Polski nawet, a w drugiej grał jak Beniaminek już tak kompletnie, albo nawet jak Spadkowicz, bo Widzew mimo świetnej pierwszej połowy sezonu otarł się jeszcze o spadek. No to jednak utrzymał się w lidze dzięki meczowi w Legnicy, jak dobrze pamiętamy. Jednak Bartłomiej Pawłowski jest zdecydowanym liderem tego zespołu, który ma największy wpływ na grę ofensywną swojego zespołu, który najbardziej temu Widzowi pomaga w ciężkich chwilach. Nawet jak Jordi Sanchez zawodzi, bo on zawodzi znacznie częściej niż Pawłowski, to jednak Pawłowski jest właśnie takim pierwszoplanowym zawodnikiem w Widzewie. Chociaż ostatnio bym powiedział, że trochę spadł z formy i no może nie gra źle, ale nie strzela tyle bramek, nie notuje tyle asyst. Trochę mniejszy ma wkład w grę swojego zespołu, właśnie jeżeli chodzi o liczby. Może to wiązać z tym, że ogólnie Widzew nie gra najlepiej, ale mi się wydaje, że Pawłowski w poprzednim sezonie grał, mi się wydaje, że lepiej, nawet tej będzie wiosennej, kiedy no Widzewowi nie szło, to Pawłowski coś pokazywał, a teraz pokazuje troszkę mniej. Jak oceniacie to jego spotkanie i ogólnie jak oceniacie jego formę w tym sezonie? Czy rzeczywiście mogę mieć rację, że Pawłowski gra troszkę gorzej niż w zeszłym sezonie, czy jednak trochę się mylę? Jeśli chodzi o Pawłowskiego, to początek tego sezonu uważam miał naprawdę przyzwoity i można było mówić o nim, że jest zawodnikiem, który drużynę Widzewa Łódź ciągnie do przodu. Tak jednak teraz uważam, że troszeczkę spuścił nogę z gazu i zobaczymy, jak będzie wyglądało to w następnych tygodniach. Wiemy też, że sam Pawłowski niedawno wspominał w wywiadzie, że jest otwarty na jeszcze jedną zagraniczną przygodę, więc myślę, że jeśli oczywiście wróci do formy, sprawi, że te jego liczby będą wyglądały lepiej, to oczywiście będziemy świadkami jeszcze jednej zagranicznej przygody tego zawodnika. Natomiast jeśli chodzi o zespół Widzewa, uważam, że Pawłowski nadal prezentuje się przyzwoicie i należy do czołówki tej drużyny. Tak, no oczywiście Pawłowski dosyć mocno zjechał z formą w porównaniu do tego, co grał w zeszłym sezonie, a zwłaszcza w rundzie jesiennej, chociaż wiosną też był jedną z takich nielicznych, no w miarę jasnych, choć dalej trochę bez formy, to mimo wszystko był jeden z jaśniejszych postaci Widzewa, no to przecież wiosnę miał tragiczną i tylko utrzymał się dzięki temu, jaką miał konkurencję i przez to, że miał wybitną, jak na standardy Beniaminka, jesień, no to w tym sezonie mimo wszystko nie można powiedzieć, że jest nie wiadomo jakim wielkim rozczarowaniem. No gra gorzej, no ale mimo wszystko 6 punktów w Kanadyjce, no to nie jest, to nie są złe liczby, jest to jeden z lepszych wyników w lidze, także widzę, coś takiego powinien docenić, no to, że jednak gra w pierwszym składzie też z niczego się nie bierze i gdyby potencjalnie odszedł, jeśli przebywał zagraniczny w takim wieku, to wątpię, żeby do Turcji, no bo już tam grał i mu się nie sprawdzi, to pewnie jakaś Arabia Saudyjska czy coś w ten deseń, więc gdyby Widzew go stracił, to mimo wszystko wydaje mi się, że byłoby to ogromne osłabienie, bo gdyby wskazywać takiego chyba najbardziej rozpoznawalnego i mimo wszystko takiego najlepszego pod takim względem, że najwięcej daje drużynie zawodnika, no to jednak dalej trzeba wskazać Bartłomieja Pawłowskiego. No czyli jeżeli chodzi o spotkanie Korony z Widzewem, no właśnie to już jest wszystko. My tymczasem przejdziemy do zdecydowanie najgorszego meczu w kolejce, no jeżeli mogę tak to określić. Mecz Zagłębia Lubin z Wartą Poznań. Niesamowicie nudne i bezbarwne spotkanie, gdzie już samym podsumowaniem tego, jaki ten mecz był, jest to, ile strzałów, celnych strzałów oddały oba zespoły w pierwszej połowie, bo było to 0 strzałów i po stronie Warty, i po stronie Zagłębia.
W drugiej połowie, no myślę, że i jeden zespół, i drugi w jakimś większym lub mniejszym stopniu, przede wszystkim Warta chciały ten mecz wygrać, chciały te bramki strzelać, było parę fajnych sytuacji, które nie kończyły się strzałami celnymi, ale no nie były to takie sytuacje, które mogłyby przynieść bramki. No, były ciekawe w skali tego meczu, ale ogólnie, jeżeli chodzi o no takie czyste te sytuacje, to nie było tego zbyt dużo. Ozdobą tego meczu na pewno bramka Tomasza Makowskiego, która dała 3 punkty. No i co o tym meczu można powiedzieć? Wielka nuda, wielkie rozczarowanie. Jak na mecz o 12:30, mimo że zawsze w większości takie mecze się zdarzają, to tak do obiadu fajnie byłoby obejrzeć jakąś fajną piłkę tutaj. No trochę nas oba zespoły zawiodły. To też wybrałem jako temat do tego spotkania. Ocenę tam sobie Tomasza Przykryla, co też dużo mówi o tym, że w tym meczu dużo się nie działo, więc tak na szybko, może tak ogólnikowo, zanim przejdziemy do tematu byłego piłkarza Jagiellonii, co o tym meczu sądzicie, jak go oceniacie, no, jeżeli macie coś w ogóle do dodania na temat tego spotkania, bo było ono naprawdę słabe. Po prostu, no, niestety w każdej kolejce, zresztą też o tym wspominaliśmy, niestety w każdej kolejce Ekstraklasy musi się zdarzyć jeden tak zwany paździerz, no i padło na mecz Zagłębia z Wartą. Mecz oglądalny. Dalne podsumowanie tego spotkania jest to, że po pierwszej połowie były trzy strzały zero celnych, z czego Warta nie oddała żadnego strzału. To już mówi bardzo dużo, jaki popis mieliśmy szansę oglądać. No i gdyby nie ten gol Makowskiego, który może nie wynagrodził, ale minimalnie zrekompensował to, co musiały oglądać oczy widzów przed telewizorami czy kibice w Lubinie, no to obawiam się, że to 0-0 mogłoby się utrzymać. Tak, chociaż zobaczyliśmy jakąś bramkę, ale jakoś wielce obraz gry nie uległ zmianie po tym strzale Makowskiego. No w końcu to jeszcze oczywiście czerwona kartka Grzybka, druga żółta, ale to już nie miało większego znaczenia. Zagłębie zagrało słabo, Warta bardzo słabo. I niestety, tak jak mówiłem, musi się zdarzyć taki jeden paździerz na kolejkę i po prostu tu w tej kolejce padło właśnie to spotkanie. Ja nie mam tutaj zbyt wiele do dodania, oprócz tego, że spotkanie Zagłębia z Wartą potwierdziło problemy kadrowe, z jakimi zmagają się obecnie Zieloni. Zdecydowanie był odczuwalny brak Adama Zrelaka i przypomina mi się sytuacja, w której uderzał Stefan Savić i próbował dobijać wówczas Wizinger. I od kompromitacji uratowała go tylko i wyłącznie podniesiona w górę chorągiewka przez sędziego bocznego. Wizinger nie jest napastnikiem, który będzie w stanie zastąpić Zrelaka. Szybko jeszcze o Tomasie Przykrylu, ponieważ na dniach ten transfer został dopięty. Do Warty dołącza były piłkarz Jagiellonii, prawy skrzydłowy, prawy wahadłowy, prawy obrońca. Myślę, że będzie rywalizował z Filipem Borowskim, a Jakub Bartkowski zostanie przesunięty definitywnie na środek obrony w przypadku, kiedy Warta będzie chciała grać trójką z tyłu. No, Wiktor Pleśniowicz gra dobrze, ale myślę, że z czasem może to miejsce w składzie stracić, ewentualnie kontuzję Dimitrasa Stavropoulosa, które się już w tym sezonie przydarzyły, chyba dwie nawet dla Greka. To na pewno Przykryl jest tutaj bardziej przydatny niż zbędny, wiedząc też, że Adam Zbelak przez pół roku nie zagra najprawdopodobniej, albo na pewno przez dłuższy czas, no to jest to dosyć mocne, dosyć dobre wzmocnienie, dosyć dobre nawet uzupełnienie składu, bym powiedział. Jak oceniacie ten transfer na papierze i czy jest on w stanie dać Warcie Poznań coś konkretnego? No i przede wszystkim na jakiej pozycji widzicie Przykryla w barwach Warty Poznań? Osobiście widzę Tomasza Przykryla bardziej na prawym skrzydle. Jest to zawodnik, który w 111 meczach w Jagiellonii Białystok zdobył 11 bramek oraz 18 asyst. I o atutach ofensywnych tego zawodnika rozpływał się menedżer do spraw sportu Warty Poznań Rafał Grodzicki, który mówił, że jeszcze kilka miesięcy temu taki transfer nie byłby możliwy do zrealizowania. No i Warta tak naprawdę skorzystała z dobrej okazji, mianowicie z takiej, że piłkarz ten był po prostu wolnym zawodnikiem. I właśnie Rafał Grodzicki w swojej wypowiedzi wspominał o walorach ofensywnych tego zawodnika, więc myślę, że tutaj raczej prawe skrzydło, no bądź ewentualnie prawe wahadło będzie pozycją przeznaczoną dla Czecha. Przemawiają za nim chociażby szybkość oraz umiejętność gry 1 na 1. Natomiast transfer ten trochę przypomina mi sezon 2021-2022, gdy Warta Poznań, szorująca wówczas dno tabeli Ekstraklasy, miała naprawdę ciężką sytuację kadrową i właśnie musiała wykazać
wykazywać się taką kreatywnością transferową, szukać zawodników, którzy byli bez klubu, a mogliby być realnymi wzmocnieniami. Wtedy takim piłkarzem był Dawid Szymonowicz, który trafił do Warty Poznań jako wolny zawodnik i myślę, że ten transfer Tomasza Przykryla może być taką ofensywną wersją transferu Szymonowicza, piłkarzem, który może poprawić ofensywną grę Warty Poznań. Tak, ja się pod tym zdaniem podpisuję. Transfer wynikający z tego, że Warta ma biedną kadrę. Oczywiście, że no, na prawe wahadło jest Borowski, był teoretycznie Bartkowski, chociaż w obliczu problemów na środku obrony i tego, że tam kadra nie jest zbyt liczna, jest parę kontuzji, no to on będzie raczej tam cofany, więc to jest realnie rywal dla Borowskiego, który mimo że nie wyglądał źle, no to zawsze się przyda. No ale do samego transferu można mieć wątpliwości, bo to zawodnik, który już jest powyżej, ma powyżej 30, jeśli chodzi o jego wiek. W Jagiellonii miał dobre momenty, gdzie wyglądał fajnie na tle swojego zespołu i ligi, no to jednak już ostatni okres miał gorszy. No, ale Warta nie powinna narzekać na jakikolwiek transfer obecnej sytuacji i może jakoś niespodziewanie się okaże to sporym wzmocnieniem Warty, właśnie jak wspomniany Szymonowicz. Aczkolwiek sam transfer mimo wszystko na papierze bardzo przeciętny. No czyli dobnęliśmy już do końca, jeżeli chodzi o ten kolejny odcinek Superbesta podcastu. Podsumowanie 9. kolejki już za nami. Wszystkie ważne wydarzenia, jak i najważniejsze mecze w tej kolejce. Ogólnie wszystkie nawet już są za nami. Wszystko pięknie mówiliśmy w składzie dosyć zacnym, co też pokazuje, że dosyć długo tutaj to nagrywaliśmy. Ze mną dzisiaj byli Krzysztof Michalski, kiedyś Weszło FM. Dziękuję Ci, Krzysztof, za to, że do nas wpadłeś. Dziękuję bardzo. Był też zwyczajny kibic. Cześć, dziękuję za uwagę. Wcześniej był też z nami Matthew, a ja tutaj sprzed mikrofonu, czyli Wawrzyn, żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne odcinki, które w najbliższym czasie będą się pojawiać. Więc na razie, cześć, do usłyszenia następnym razem. Na razie.